Dzień dobry, tu Agnieszka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na nagranie ze wspaniałymi kobietami. Mam dziś ogromny zaszczyt i przywilej porozmawiania z Moniką Burzyńską i Jagodą Bretner. Za chwilę dowiemy się, co łączy te dwie panie. A dziś jesteśmy w gronie żeńskim. I tu będzie dużo o kobietach, dla kobiet, o naszej roli i mocy. Taka audycja, by wzmocnić kobiety, przypomnieć nam o naszym ogromnym znaczeniu i naszej wartości. A dla panów też ciekawy temat, być może nieco bardziej nas zrozumiecie. Opowiemy oczywiście o wspólnej historii Jagody i Moniki, o ich spotkaniach, a ja teraz pozwolę sobie przedstawić ich pracę. Monika Burzyńska znana już jest nam z wywiadów z Andim, ale jest obecna szeroko na wielu niezależnych telewizjach i również na swoim kanale. Monika ma ogromnie szeroką wiedzę, którą pozyskiwała z całego świata i z wielu dziedzin. Jest lekarzem, jest psychotronikiem, a łącząc psychologię z wiedzą wedyjską, tao, tantrą, medycyną chińską, pracuje z psychologią tantryczną. Dzieli się swoją wiedzą na filmach, wykładach, warsztatach, uczy między innymi technik medytacji i wizualizacji, pracy ze swoją świadomością i jak odzyskiwać naszą wielką moc. Jagoda Bretner zajmuje się całościowym podejściem do istoty człowieka, zarówno na polu fizycznym, emocjonalnym, jak i duchowym. Pracuje z ciałem i jest bardzo doświadczoną masoterapeutką. Łączy techniki emocjonalnego uwalniania, wyciszania, takie techniki jak masaż hawajski, tajski, ale też na przykład przez kinezjologię edukacyjną, gdzie przez ćwiczenia fizyczne, ale i oddech, dochodzi do wyrównania procesów lewej i prawej półkuli w mózgu, jak i naszej energii. Zapraszam do tego unikalnego spotkania. Dzień dobry, kochane panie. Witamy bardzo wszystkich. Witamy ciebie, Agnieszko. Witam ciebie, Moniko. Nareszcie mogę ciebie zobaczyć po tylu latach. Cześć, Agnieszko. Witajcie serdecznie i witam oczywiście wszystkich widzów Agnieszki. Tak. Ja również. Witamy wszystkich naszych widzów i no, was bardzo serdecznie, moje drogie Moniko i Jagodo. Witam. I myślę, że to będzie wspaniałe nagranie i niesamowita niespodzianka dla naszych widzów. Czuję się zaszczycona i uważam, że mam przywilej spotkania z wami. To jest też dla mnie wielka niespodzianka, że doszło do tego nagrania, bo już od dawna marzyłam i znam Monikę Burzyńską. Jagoda jest odkryciem dzięki właśnie Monice Festiwalowi Zdrowia w Chicago i okazuje się, że wy się znacie, że coś was łączy i niedługo się po raz kolejny zobaczycie właśnie na festiwalu. I chciałabym was wypytać o tą waszą wspólną historię, Monika Burzyńska, Jagoda Bretner. Skąd się znacie? Co was łączy? Moniko, właśnie. Dawno temu w Białymstoku. I dawno, dawno to wcale nie jest przesada, bo to naprawdę bardzo dawno temu. Ja nie będę mówić tam, żeby sobie Jagodzie tutaj nie bruździć w PESEL-u, tak. Ale to nieprzyzwoicie dawno temu. Znaczy ja najpierw opowiem może ze swojej strony, Jagódka, bo tam ze swojej. W Białymstoku otworzyła się taka magiczna szkoła, studium psychologii psychotronicznej i przy tym studium był sklepik. Ja do tego sklepiku, jako będąc młodą lekarką, do tego sklepiku zaszłam, znaczy jeszcze na studiach wtedy byłam medycznych, i w tym sklepiku znalazły się Jagody wizytówki, jako mistrza Reiki. Ja za bardzo nie miałam pojęcia wtedy, co to jest, tylko pani, która sprzedawała w tym magicznym sklepiku, wytłumaczyła, że to jest uzdrawianie, którego każdy może się nauczyć. I ja tak wzięłam tą wizytówkę i wow, będzie mi moc przez ręce szła. I tak trafiłam do
do Jagody. Natomiast dostałam telefon od ciebie, że chcesz się umówić, że znalazłaś moją wizytówkę, no i chciałabyś się dowiedzieć więcej, co to znaczy Reiki, na czym polegają warsztaty. No i się ciebie to bardzo interesuje. Ja zapytałam się, gdzie ty i co ty robisz. Mówisz, że jeszcze jesteś studentką na medycynie. Ja mówię, o, świetna sprawa, to będzie troszeczkę takie poszerzenie poza medycyną, coś więcej będziesz mogła robić. No oczywiście umówiłyśmy się z tobą, pamiętam, przyjechałaś do mnie, patrzyłam, młoda dziewczyna, wspaniała oczywiście, zainteresowana. Powiedz, już mi powiedz, jak to wszystko wygląda, na czym to będzie polegało. Ja poczekaj, poczekaj, spokojnie, zrobimy. No i umówiłyśmy się rzeczywiście, wtedy chyba żeśmy prowadziły indywidualne warsztaty. Znaczy ja byłam u ciebie i na tych zbiorowych, takich grupowych zajęciach na stopniach Reiki, ale oprócz tego rzeczywiście Jagódka no, zrobiła taką inwestycję. Ja wczoraj w trakcie naszej takiej próbnej rozmowy, bo miałyśmy wczoraj spotkanie Wiedźmy na szczycie, i ustalałyśmy zeznania, żeby nie mylić w wersjach, więc dla mnie to było jak mgnienie oka, a Jagódka mówi, że 2 lata u niej terminowałam. Jagódka była takim moim pierwszym nauczycielem, który no, zainwestował, nie wiedzieć czemu, dlaczego we mnie akurat, ale Jagódka zainwestowała swój czas, swoją wiedzę i tak mocno jakby otworzyła przede mną, była takim pierwszym gatekeeperem, strażnikiem wrót takiej niezwykłej, magicznej wiedzy, którą ja dochłonęłam jak gąbka. Jagoda jako wielki mistrz Reiki na święte miasto Białystok i archidiecezję. Idealną osobą do tego zadania, do tego chylę przed tobą czoła i moja wdzięczność. Ale ty byłaś nieprzeciętna, bo ty przede wszystkim chciałaś nie tylko sobie pomóc, ty chciałaś przede wszystkim pomóc wszystkim. Zaczęłaś od tego, bo miałaś wtedy bardzo ważne egzaminy i mówisz tak, co my możemy zrobić, żebym po prostu tak lekko, swobodnie zdawała ten przedmiot. Ja mówię, po prostu są takie techniki na odległość, będziesz mogła sobie wcześniej popracować i oczywiście będziesz dużo spokojniejsza, a wszystkie informacje będą się tobie układały. Mówisz, no dobrze, ale tylko ja, przecież ja mam jeszcze całą grupę, bo nie pamiętam, z jakiego ty przedmiotu wtedy zdawałaś. Ja pamiętam, to była farmakologia. Oj, bardzo trudny przedmiot to jest takiego. Straszne. I ja przerażona byłam, jak w tydzień ja mam tą kobyłę przyswoić, tak? A ty pamiętam, jak mówiłaś o wpływie na umysł mojego egzaminatora. No nie tylko, ale to miała być właśnie wpływ. No na tworzenie jest... tak całej rzeczywistości. Tak. Tak, tak, taki dobrej. No i oczywiście tak. Ty jeszcze tam przygotowywałaś. Ja dostałam piątkę. Wtedy mam piątkę tak. Tak, 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 ale ci, którzy przed tobą byli, to właśnie miałeś jeszcze tyle strachu, że jedna osoba wyleciała, prawda, bo to był taki człowiek, który mówił, na piątkę umie Pan Bóg, na czwórkę umiem ja, a reszta studentów to na trójkę albo gorzej, prawda, coś takiego było. I ty byłaś taka właśnie bardzo, bardzo przerażona, no i oczywiście, kiedy tam któraś osoba z kolei, prawda, wylatywała, ale to biegiem z tego pokoju, a za nim oczywiście leciał pan profesor, można powiedzieć nazwisko, nie wiem, raczej nie, w każdym razie ty mówisz tak, chyba się schowam pod ławkę, albo zaraz pójdę chyba za ten kwiat. Ale w końcowym efekcie on na ciebie spojrzał i tak, no to następne, czy coś w tym stylu, prawda? I ty byłaś taka przerażona, wyciągnęłaś tam pytania i wiedziałaś, pierwsze pytanie masz śpiewająco, drugie pytanie tak, troszkę mniej, ale już trzecie mi się na to pytanie, to absolutnie, on wymagał. Wiedział mi sam, pamiętam, on mi sam odpowiedział na pytanie. Tak? Tak, 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 dokładnie, czyli tak, te pierwsze pytanie powiedziałaś płynnie, on z tobą dyskutował wręcz, drugie pytanie też tam, jak opowiadałaś, też z tobą dyskutował, ale już nie będę ciebie więcej pytał, bo widzę, że jesteś dobra, tak, a trzecie pytanie, mówisz tak, koniec, leżę, a on mówi tak,
skoro tak świetnie odpowiadałaś na te dwa pytania, to w takim razie ja już wiem, że to trzecie pytanie odpowiesz. I wtedy zapytał ciebie, co chcesz, żeby, jaką ocenę sobie postawisz. Pamiętasz to? Nie, tego już nie pamiętam. Pamiętam właśnie ten. Pamiętam też, że z tym Reiki to nie były takie żarty sobie, dlatego że ja prowadziłam eksperymenty. Ten, nie, że na nieświadomych pacjentach, tylko no, bo mieliśmy tam grupę, tak, która do Jagódki uczęszczała i która terminowała u niej na tych stopniach Reiki. I jak ta grupa do mnie przychodziła na leczenie, to ja na nich robiłam eksperymenty z Reiki. I na przykład jeden z takich eksperymentów jest, że nie wolno robić Reiki w trakcie znieczulenia, ponieważ znieczulenie mija po 10 minutach. Reiki znosi znieczulenie. Mój eksperyment osobisty, naukowy na Akademii Medycznej, przeprowadzony na grupie ponad 10 osób ochotników, mija znieczulenie i to za każdym razem. Więc tego typu eksperymenty żeśmy sobie robili. Jagódka była też pierwszą osobą, która pokazała mi, w jaki sposób taki alternatywny można pracować z medytacją, co to jest stan alfa, tak? Jak z tym można pracować. A potem pojechała sobie do Stanów i mi zostawiła katedrę. Ja może podsumuję, moje miłe panie, bo z tego co rozumiem, Monika, byłaś wtedy na studiach medycznych, a Jagoda nauczałaś właśnie Reiki w tym instytucie. To była, jest Akademia Psychologii i Psychotroniki, tak? Studium Psychologii i Psychotroniki w Białymstoku. Tak. I tam właśnie się poznałyście, bo Monika, ty zrobiłaś właśnie te kursy Reiki, żeby poszerzać twoją wiedzę. Czy kiedy ty byłaś na studiach medycznych, czy to było takie twoje pierwsze spotkanie z tą taką inną, bardziej holistyczną, rozszerzoną wiedzą? Nie, bynajmniej, ja się taka dziwna urodziłam. Ale wybrałaś studia medyczne, jako wiesz, lekarz medycyny stomatologii, poszłaś w zupełnie teraz innym kierunku. Nie, co ty, bardzo mi to pomaga. To, że jestem lekarzem, że rozumiem tak naprawdę od podstaw organizm ludzki i cała ta wiedza medyczna dała naprawdę porządne podstawy do tego, co teraz robię. Także natomiast takiej dziwnej wiedzy to poszukiwałam cały czas. Od urodzenia byłam taka dziwna. No ale jesteś właśnie taką osobą, która nie zatrzymała się na tej akademickiej wiedzy, na wiedzy tylko naukowej, powiedzmy akademickiej, ale rozszerzyłaś ją i rozszerzasz o no, praktycznie historię i metody, których szukasz na całym świecie. Wystarczy naprawdę to, co nas uczyli na medycynie. No właśnie. Absolutnie nie tłumaczy, znaczy to opowiada o procesach tak, no, fizjologicznych, ale na takim bardzo materialistycznym poziomie, tak, że coś się dzieje tak w organizmie, to powoduje to, tak, że niby wiadomo, o co chodzi, ale tak naprawdę przez to, że medycyna jest tak bardzo mocno fragmentowana. Fragmentowana, o, lepsze słowo, bo chciałam powiedzieć rozczłonkowana, ale to nie najlepsze. To tak naprawdę nie mamy możliwości wglądu w no, pierwotne przyczyny tego, co się zadziewa, a dopiero no, moje badania nad świadomością, przyswojenie wiedzy tantrycznej, wiedzy wedyjskiej, o, to było naprawdę grube, ale w zasadzie tak samo i taoistyczna wiedza i tradycyjna chińska medycyna, totalna biologia, no, znaczy w zasadzie szybciej byłoby nie wymieniać niż wymieniać po kolei, co, jakby z czego jest to kompilacja, ale dopiero i wiedza o karmie daje tak naprawdę wgląd no, w przyczyny tego, w przyczyny, które potem się somatyzują już jako medyczne symptomy różnych chorób, tak? Więc po to... A jeszcze chciałam się dopytać na temat tego waszego spotkania instytutu, bo tam się poznałyście, tam się chyba zaprzyjaźniłyście, bo bardzo dużo ze sobą współpracowałyście, dostałaś dużo nauk właśnie od Jagody, która jest mistrzem Reiki i też bardzo dobrą nauczycielką, ale tak los pokierował Jagodę z tego, co usłyszałam wczoraj,
że postanowiła zdobywać kolejne doświadczenia na świecie i wyjechać. I Moniko, tam były twoje pierwsze doświadczenia tego, co bardzo dużo teraz robisz, bo dzielisz się ze swoją wiedzą z szeroką publicznością i z innymi ludźmi, dając właśnie warsztaty, nauczasz tego, co sama się nauczyłaś i odkryłaś na warsztatach, na twoich filmach, na YouTubie i na wykładach. Więc z tego, co wiem, wtedy to były twoje pierwsze takie doświadczenia też jako nauczycielki, bo zastąpiłaś Jagodę, tak? Znaczy, już wspomniałam delikatnie o tym, że Jagódka w pewnym momencie stwierdziła, że leci do Stanów, ponieważ ją tam dusza ciągnie, aż się wczoraj ciebie pytałam, czy ty przypadkiem wcieleń nie miałaś na Hawajach, jako wiedźma hawajska. Natomiast Jagódka pracowała jako pani profesor w tym studium psychologii psychotronicznej w Białymstoku i tam miała katedrę anatomii. I ponieważ naprawdę tam jest bardzo fajna dyrektor i ona cały czas tam jest, to robimy i ranie reklamy. I no, Jagódka, ponieważ jest bardzo dobrym człowiekiem, to nigdy nie pali ze sobą mostu, więc no, nie chciała jakby zostawiać czarnej dziury, więc niczego nie spodziewającą się młodą lekarkę wsadziła na katedrę anatomii. Wiem, że to pijesz. Wczoraj zrobiłam takie confession, takie wyznanie, że jestem na pierwszych zajęciach i tak mi to źle idzie, że studenci do mnie: Monika, nie przejmuj ci się, idź dalej, kontynuuj, spokojnie, dasz radę. Także mnie studenci coachowali na początku, żeby uczyć. A potem skończyło się, że miałaś kilka przedmiotów, tak? Miałam tam chyba 5 czy 6 różnych przedmiotów w tej samej szkole. No teraz też tylko, znaczy no, może nie, że z sentymentu, ale właśnie też nie chcę jakoś tak jak ty palić ze sobą mostu, więc tam mi został tylko jeden przedmiot, bo już mam jakby inną działalność troszeczkę tam, ale no, tak. Jest takim punktem łączącym, to prawda. Ten instytut jest punktem, który was połączył i później wasze drogi się rozeszły, ponieważ ty, Moniko, dalej rozwijałaś się i rozwijałaś swoją wiedzę i pasję na całym świecie praktycznie, zdobywając wiedzę ze wszelkich kultur. A ty, Jagodo, wtedy wyjechałaś do Stanów, tak, ja bo jeszcze coś cię tam pociągnęło. Dokładnie, z tym, że mnie ciągle interesowały jeszcze inne metody, prawda, pracy z człowiekiem. Tak chciałam poszerzyć, byłam na różnych, prawda, warsztatach, na różnych kursach, na różnych seminariach. Przede wszystkim chciałam sobie poszerzyć, bo na studiach miałam psychologię, prawda, psychologię kliniczną, ale mnie interesowała bardziej jakby inny rodzaj tej psychologii i zetknęłam się właśnie z profesorem Stefano Benemelio. To człowiek, który opracował, czyli był twórcą psychologii emocji i hipnozy dynamicznej. I wtedy właśnie zobaczyłam tą taką różnicę pomiędzy jedną a drugą. Profesor Benemelio przede wszystkim odkrył kod mowy ciała i opracował techniki, które pozwalają na określenie takiego naszego osobistego kodu człowieka i dzięki właśnie temu kodowi łatwo było wprowadzić w tak zwaną hipnozę dynamiczną. Ale to ciągle było jeszcze mało, szukałam coś innego, metoda zupełnie inna, EFT, czyli programowanie, praca z podświadomością. I nareszcie była eureka. Przyjechał do Polski, Serge King, Kahili Hin. King to oczywiście psycholog amerykański, ale pierwszy biały kahuna na Hawajach, został jedynym i przyjęto go jako mistrza hawajskiego. To było bardzo rzadkie. I on właśnie miał seminaria również u nas w Polsce, w Warszawie. Któregoś razu, to był może 5., 6. raz, przywiózł ze sobą nauczycielkę masażu hawajskiego, Susan Pauline Floyd. I ona, pierwsza rzecz, którą zrobiła, to oczywiście zatańczyła. Te jej cudowne ruchy, ta drobna sylwetka, ten ruch ciała.
po prostu nas wszystkich zachwyciła, była taka cisza. I zaraz po zakończeniu, prawda, to co ona zatańczyła, tłumaczka Marta mówi nam, że ona dostała taki przekaz, że ona powinna uczyć masażu hawajskiego, że jakaś Polska, już nie pamiętam jak to dokładnie było, że to jest w Europie, zaczęła szukać. No i w końcu w centrum Aloha na Kauai właśnie dopytała się Serża Kinga, co to jest Polska, no i oczywiście on mówi, że on tam robi wykłady, że on robi seminaria, a to ja pojadę z tobą, bo ja tam mam uczyć masażu hawajskiego. I przyjechała. No i pierwszy raz mnie to nie interesowało, prawda? Ona zorganizował taki Zbyszek, który wszystkie kursy tego typu organizował. No i oczywiście z pierwszego kursu dzwoni do mnie Zbyszek, mówi tak, słuchaj, chodź na ten, chociaż na jeden kurs, naprawdę to jest świetna sprawa. Masaż hawajski to jest taka praca też psychologiczna, to jest takie uwalnianie emocji z ciała. Ja tak sobie myślę, o, no dobra, pojadę, nie było to oczywiście tanie, ale znalazłem jakoś pieniądze, ten chyba wszechświat mi to dał, pojechałam na te warsztaty, na ten kurs, prawda, masażu hawajskiego. No i zachwyciłam się rzeczywiście to, co ona robiła z ciałem, jak pracowała z poszczególnymi, prawda, częściami ciała, jak się uwalniały emocje, jak ludzie albo płakali, albo śmiali się, a był to czasami śmiech przez łzy. Mnie to zaintrygowało, nie bardzo wiedziałam. Pytam się, co to znaczy? Ona mówi, to są punkty, gdzie jest właśnie zamknięta emocja i właśnie jeżeli z pewną intencją uwalniasz te emocje, w związku z tym uwalnia się wszystko. Ja mówię, no ale skąd ja wiem, że to jest taka czy inna emocja? Ona mówi, wcale nie musisz wiedzieć, wcale nie musimy grzebać, prawda, co to takiego jest, wyciągać. Mówię, to samo się dzieje, to samo odpływa. I to jest najlepsza metoda. Ona, to był nie tylko masaż świątynny Lomi-Lomi, ale również masaż żywiołami, czyli tak zwany Kahiloa. To mnie po prostu zachwyciło. Ona do nas przyjeżdżała tak mniej więcej około 2 lat, tak co 3 miesiące na 2 tygodnie i za każdym razem wybierała inny punkt. Najpierw pamiętam był w górach, potem pewnym gdzieś na wybrzeżu był, gdzieś tam właśnie w Puszczy Augustowskiej, także tych spotkań było bardzo dużo. No i ostatnie takie pytanie było, że ja chcę przygotować nauczycieli, którzy będą uczyć w Polsce właśnie tego, co ja was nauczyłam. Ale niestety musicie pojechać na Hawaje. Nie ma wyboru. Więc ja sobie pogadałam się po głowie, myślę sobie, o, chyba to jest niemożliwe. Za droga impreza. To wtedy kosztowało około 5000 dolarów. To na tamte czasy to były naprawdę bardzo duże sumy. Ale to było jeszcze wrócę do innej sprawy, bo ja z Huną zapoznałam się, jeszcze wykładali inni nauczyciele, był to Caruthers, który uczył nas właśnie pracy z nadświadomością i z podświadomością, oczywiście metodami Huny. Była to Susan Figel, psycholog, ale oczywiście nauczyciel metody Huny. Oczywiście następną osobą, to tak jak mówiłam, to był Serge Cahili King, ale jego poznałam tak naprawdę bliżej, nie tylko na wykładach, ale już jak byłam w tym centrum Aloha. No i teraz w zajęciach u Caruthersa on robił różnego rodzaju, różne techniki, prawda, uwalniania. No i wybierał sobie, miał takie wyczucie, że on wybierał sobie osoby, jak poprowadzić właśnie takie odkodowanie człowieka. No i tam było parę osób, ja się zawsze tam na ogół gdzieś z tyłu byłam, się nie wychylałam, ale on tak popatrzył i tak, a może ty przyjdziesz? Ja mówię, nie, ja nie mam nic ciekawego, tego ja nic nie chcę. Ja już to, co one były, to ja mogę powtórzyć tylko niektóre rzeczy, a nie, ty musisz wymyśleć coś, z czym ja będę mógł z tobą indywidualnie popracować. Nie takie mają być problemy, może nie problemy, doświadczenia, jak ci, którzy już byli, tylko musisz wymyślić inny. I ja tak wymyślam, a on, nie, to niedobre, z tym nie będziemy pracować, wymyśl coś innego.
No i wreszcie ja pamiętam, że on dzień wcześniej pokazywał Hawaje, pokazywał właśnie masaże hawajskie na plaży, gdzie właśnie wykonywały to Hawajki. Ja tak niewiele myśląc, bo wiedziałam, że to jest niemożliwe. Tak, dobra, to ja chcę jechać na Hawaje, ja chcę się nauczyć masażu hawajskiego i chcę tam być. Myślę sobie tak w głowie i tak to nic z tego nie wyjdzie. No oczywiście ten proces cały trwał około 2 godzin, to była cała psychologia hawajska, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, prawda? Ma ponoć około 7000 lat, bo właśnie to jest zawarte w mowie hawajskiej, która ma najwięcej właśnie sylab, znaczy pełnych takich, ale w każdym razie, czyli otwarte są jak a, e, u, także auhea, na auma, kua i tak dalej, prawda, czyli dużo właśnie tych liter takich otwartych i on robił ze mną. Trwało to około 2 godzin. Ja byłam mokra ze strachu, miałam już dość tego całego procesu. I w końcu do niego mówię, że ja już nie chcę, ja już patrz, Martin, wszyscy siedzą na walizkach, wszyscy już właściwie chcą wyjechać. A on mówi tak, to nie wszyscy jadą, zapłaciłaś, skończymy to. No, nie miałam innego wyboru. Było to rzeczywiście, tam było ustawianie, prawda, kroków. I z każdym krokiem się pracowało. Znowu się coś tam nie tyle usuwało, bo rozpuszczało. To samo odchodziło. I ja tych kroków miałam 12 albo 13. W końcu, jak już to wszystko opracowałam, a on mówi tak, dobrze, teraz przejdziesz sobie z otwartymi oczyma po tych kartkach. To jest twoja droga, to są twoje podcele. I masz dojść do tego celu, że będziesz na Hawajach. Słyszę, Boże, po co ja to wymyśliłam? No ale dobra, trudno. No i tak pochodziłam kilkanaście razy i w końcu on mówi tak, dobra, a teraz zamkniętymi oczami musisz to przejść, a to jest długość może 2-3 metrów, weź teraz nadepnij na tą karteczkę, na której jest napisany podcel, prawda, co ja tutaj będę robiła, żeby właśnie pojechać na te Hawaje. No i w końcu rzeczywiście, nie wiem jak, nie mam pojęcia, ale przeszłam i taki, nie będę tu już mówiła, tak jak wczoraj, był taki fantastyczny właśnie kolega nasz, bardzo zawsze ugrzeczniony i słychać go w tej ciszy, tak jak ja, jak już przeszłam, słyszę jego głos, ale jak Pershing. I oczywiście był to ogromny śmiech, wszyscy zaczęli się śmiać, Martin się nie bardzo wiedział, o co chodzi, dopiero kiedy Marta mu przetłumaczyła, a on się mówi, zaczął śmiać, mówi tak, a jednak, mówi, ona będzie na Hawajach, a ja tak sobie w głowie myślę, aha, na pewno będę. No i dopiero sobie przypomniałam, jak przyjechała Susan, prawda, i byłam właśnie na tych jej seminariach i dopiero sobie to przypomniałam, mówię sobie, a jednak to działa, ta praca uwalniania, na poziomie, prawda, ciała, umysłu i emocji pracuje, że to jest fantastyczna wiedza hawajska. I zaczęłam, tak zastanawiałam się, no dobrze, postaram się zdobyć jakoś te pieniądze, nie wiem jak, ale przyszły, w różny sposób przyszły te pieniądze, ale następny problem, przecież ja mam zajęcia właśnie w studium astropsychologii, za 2 miesiące zaczyna się rok akademicki. Co ja mam zrobić? Boże kochany, to ja mówię tak, Boże kochany, proszę Monikę, ubłagam ją, niech ona weźmie za mnie tą anatomię z fizjologią. Może jakoś ułagodzę Irenkę, bo Irenka była bardzo zmartwiona. I ja jej pocałuję, mówię, słuchaj, naprawdę świetna jest Monika, znasz ją. Ona naprawdę świetnie, bo jest poza tym po Akademii Medycznej, więc naprawdę poprowadzi to świetnie. No i dała się ubłagać, jakoś tam zadzwoniła wtedy do ciebie Moniko, no i ty się zgodziłaś, bo ja wcześniej z tobą porozmawiałam, Monika, ja muszę pojechać na te Hawaje, bo ja chcę zdobyć właśnie ten ostatni stopień masażu hawajskiego, ale to niestety trzeba było zrobić na Hawaje. No i w ten sposób właśnie te Hawaje pojechałam, prawda, pojechałam, to była, najpierw przyjechałam do Stanów, gdzie najpierw byłam u swojej siostry, musiałam zarobić pieniądze, bo to były naprawdę duże pieniądze.
Była to też moja koleżanka, która jest psychologiem. Ona weszła od 5 lat. Ja mówię, Grażyna, musisz ze mną pojechać na Hawaje. Ja nie znam angielskiego, ja znam tylko rosyjski, bo tego się uczę, niemiecki. Natomiast angielski u mnie to była... Tam gdzieś troszeczkę, prawda, się z tym zetknęłam, ale ja angielskiego nie znam. Namówiłam ją, zadzwoniłyśmy do Susan. On mówi, jak najbardziej, przecież mówię, wszyscy przyjeżdżają ze swoimi żonami czy mężami. Mówię, oni będą mieli zorganizowany inny czas, a wy będziecie mieli zorganizowany inny czas. No i dobrze. Pojechałam z nią, zaczynałyśmy od dużej wyspy Big Island. To jest taka wyspa wulkaniczna. Tam oczywiście było takie spalanie, za chwilę będę mówiła też o boginiach hawajskich, które właśnie reprezentowały moc kobiecą i oczywiście to była to pierwsze spotkanie z tą boginią Pele, czyli boginią wulkanów, boginią ognia, także to było coś fantastycznego, to spotkanie właśnie z tymi mistrzami hawajskimi, którzy zwani są kahunami, to była fantastyczna rzecz. Tam się działy naprawdę nieprzeciętne sprawy, uwalniały się z nas stare jakieś emocje, które były jeszcze z okresu prenatalnego, z okresu, prawda, naszego małego dziecka i tak dalej. Potem następna wyspa, przecudna, to była wyspa ogrodów Kauai. Tam z kolei żeśmy wchodziły do jaskiń. Pamiętam, że rozebrała się do bielizny tylko, prawda, nasza Susan. Skoczyła do tego jeziorka w tej jaskini. Myśmy wiedzieli, że mamy to samo zrobić. Ona niewiele mówi. Ona po prostu nie używała za dużo słów. Mówi, to jest marnowanie energii. Miałyśmy to samo. Wszystko żeśmy siebie pozajmowały, prawda, do bielizny i chlup do wody. Ja myślałam, że ja chyba umrę, to była tak zimna woda, ja mówię, tysiące szpilerów, że ja się utopię chyba, z czym ona, że ona wcześniej wiedziała, czy ktoś z nas pływa, czy też nie. I tak ona się śmieje, pływajcie, zaraz wam będzie ciepło. Dokładnie za może 2-3 minuty ona mówi, no i co, wszystko w porządku. Myśmy się śmiały, pływały i tak przepływamy w następnej jaskini, znowu z powrotem. To była naprawdę fantastyczna sprawa. Takich elementów było bardzo dużo, bo było spotkanie pod tak zwaną Szklaną Górą, ale już to myślę, że nie trzeba opowiedzieć, bo mówię, byłam jak w bajce, jak w magii. Te dni zleciały nie wiadomo kiedy. Ja, która nigdy nie chodziłam po górach, owszem, tam byłam, ale w Zakopanym i gdzieś tam przy Morskim Oku, ale ona mówi tak, idziemy w góry, idziemy na szczyt świata. Nie ma pojęcia, jak ja przeżyłam, to było parę godzin, prawda, wspinania się, zjeżdżania, nieraz na pupci, ale w końcu weszliśmy, prawda, na taki potężny taki występ skalny, to miało może 100 na 100 metra, może więcej, trudno mi było powiedzieć, pod nami były chmury, ocean, a ona mówi, no i teraz tutaj zapoznacie się z boginiami hawajskimi. Rzeczywiście po drodze, ona mówiła, to jest bogini Laka, to jest bogini Kapo, to jest bogini Uli, one nam towarzyszą. To była magia, naprawdę fantastyczna rzecz. Ale przy okazji poznałyśmy ruch, taniec hawajski, który miał za zadanie właśnie rozbujanie naszych bioder, naszej tak zwanej świętej przestrzeni, czyli naszego łona. To był ruch, który pozwalał prawidłowo przeprowadzać swoją własną energię, która była potrzebna podczas masażu, prawda? Która była potrzebna, żeby dotrzeć intuicyjnie do tych punktów, do tych części ciała kobiety, które były zablokowane. Także cała filozofia hawajska, ten taniec hawajski, piękne legendy, zapoznanie nas, to dawało uczucie, jakbym była w innym świecie, w innym wymiarze. Potem były też ćwiczenia, to nie było tak oczywiście, że myśmy tylko zanim zaczynałyśmy jakąkolwiek naukę, prawda, na poziomie właśnie nauczycielskim, to trzeba było się
rozćwiczyć. To było bardzo ważne, żeby ta energia swobodnie krążyła w naszym ciele. Także było to bardzo intensywne. Wstawałyśmy godzina 5 rano, trzeba było powitać słońce oczywiście na brzegu oceanu i trzeba było pożegnać oczywiście również dzień też na brzegu oceanu. To było fantastyczne, oprócz tego zajęcia bardzo, bardzo intensywne. Spałyśmy po 3-4 godziny skąd? Myśmy miały te siły, nie mam zielonego pojęcia, ale to w nas to wszystko powstawało. Grupa była cudowna. Pierwsza, bardzo mocno zgrana. Było nas 12 osób, tak, bo po dwie osoby pracowały. Egzamin był fantastyczny. Osoba leżała 12 godzin na stole, właśnie do masażu. Dwie masażystki Hawajki, prawda? Bo byłyśmy przebrane właśnie czy stroje hawajskie. Naśpiewałyśmy pieśni hawajskie. I te 12 godzin to był masaż każdej części ciała. Dla osoby, która była masowana, to było jakby usunięcie tych jeszcze gdzieś starych czy nowych, prawda, kodów emocjonalnych, a my miałyśmy się przekonać, czy jesteśmy w stanie być nauczycielem masażu hawajskiego, że 12 godzin piłyśmy tylko wodę, tylko soki i nic więcej. Więc proszę sobie wyobrazić, że miałyśmy te siły, byłyśmy pełne energii, byłyśmy jak w transie. To było coś... Bada. Tak, to było coś fantastycznego. Także ja zakochałam się w Hunie. Ja potem tą Hunę kontynuowałam dalej, prawda? Oprócz tego też poznałam trochę filozofii i Indian przez Mietka Dzikiego, który był z kolei przyjęty przez jedno z plemion indiańskich, które były właśnie za Sedoną, czy w Arizonie. W każdym razie on nas tam obwoził, gdzie rzeczywiście nie stąpiła stopa turysty. Oni zawsze byli oddzielni, oni się nigdy nie pokazywali. I tam też rozmawialiśmy właśnie z tymi szamanami. Też mi się to podobało, też to było uwalnianie, ale zupełnie na innej zasadzie, poprzez namiot potów, poprzez różnego rodzaju, no trzeba było pokonać pewne przeszkody, czy to niezależnie, czy to była kobieta, czy mężczyzna. Znowu się zetknęłam z tą taką magią indiańską, także to wszystko jakby rozbudowało we mnie chęć holistycznej pracy z człowiekiem na tej zasadzie, czerpiąc z tej wiedzy i nauki tych właśnie Hawajczyków i Indian. Tak. Dziękujemy Ci, Jagodo, za tą piękną historię. W ten oto piękny sposób, czując pasję, która Cię wzywała do Huny, do Ameryki Północnej, znalazłaś tutaj swój nowy dom i teraz mieszkasz w Illinois. No i z tego, co wiem, ponownie połączą się wasze losy, moje drogie panie, bo spotkacie się na właśnie Festiwalu Zdrowia w Chicago 24-25 września, gdzie wszyscy będziemy i czy to będzie wasze pierwsze spotkanie po latach? Tak, to jak najbardziej. Z czego się bardzo, bardzo cieszę. To jest trochę długi okres czasu, bo to jest 18 lat. Ja tego nie powiedziałam. Ja właśnie... Cieszę się, że właśnie dlatego robimy to nagranie, bo no to jest takie bardzo ciekawa historia, że znacie się sprzed tylu lat, że połączyła was właśnie wspólna wiedza i potem rozłączyły się wasze drogi. Teraz Jagoda jest tutaj w Illinois, ty, Moniko, jesteś w Polsce i też podróżujesz po całym świecie i gromadzisz doświadczenia i swoją wiedzę. A moje drogie panie, ponieważ jesteśmy tu między niewiastami, chciałabym skorzystać z tego przywileju, zaszczytu i tej okazji, że mam was dwie i zrobić coś dla naszych pań, dla kobiet. Uważam, że na naszych kanałach jest za mało jeszcze programów i propagowanej wiedzy, żeby wzmocnić kobietę, żeby przypomnieć nam o
właściwej, prawdziwej mocy kobiety i żebyśmy mogły my jako kobiety odzyskać i przypomnieć sobie o naszej wartości. Tą pracę uważam, że Monika robisz wspaniale w Polsce, twoimi nagraniami, wykładami, warsztatami. Jest wiele nagrań, wiele serii, jeszcze o tym powiemy. Ja ci bardzo dużo zawdzięczam, bo rozmawiacie z ekshisteryczką i właśnie rozmawiamy o emocjach, więc często słuchałam Moniki i uczyłam się od Moniki, żeby nauczyć się i również poszerzać moją wiedzę, jak radzić sobie z naszymi emocjami. My kobiety mamy taką cechę, mamy to do siebie, że jesteśmy bardzo emocjonalne. Jagoda już właśnie wspomniała o metodach uwalniania emocji. Z tego co widzę, możemy jak najbardziej używać do tego ciała, tak jak robi to Jagoda, robi to Monika i ja, chociażby w jodze. Łączą nas te różne metody, różne kultury, różne narzędzia, których używamy właśnie do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie, wziąć się za swoje emocje, za swoją stronę psychologiczną, no i doprowadzić się do jakiejś równowagi, żeby odzyskać albo wznieść naszą moc. Monika, ja chciałam ci tu bardzo podziękować za to, co zrobiłaś dla mnie i innych kobiet. Nie ma chyba dnia, żebym nie dostawała jakiejś wiadomości od właśnie pań, które mówią i skarżą się na problemy zdrowotne, problemy emocjonalne, problemy hormonalne. Jest wysyp teraz właśnie na przykład nowotworów hormonozależnych. No i chciałybyśmy teraz w tym nagraniu tak od siebie dać tak wiele mocy i wiele, wiele wiedzy, może wiedzy się nie da, ale wiele mocy, wiele prawdy dla pań, żeby je wzmocnić, żeby je dowartościować, no i wytłumaczyć, na co zwrócić uwagę i jaką mają właśnie potężną moc, ponieważ no, żyjemy w świecie, i to jest właśnie moje pierwsze pytanie, żyjemy w świecie patriarchatu, tak, gdzie no, ta cywilizacja jest zdominowana przez mężczyzn, no i często kobiety myślą, że kiedy upodobnią się do mężczyzn i będą funkcjonowały tak jak oni, biorąc być może ich miejsce i ich cechy, wtedy odzyskają ich moc. I czy to jest tak naprawdę właściwe postępowanie, czy nie lepiej by było właśnie skoncentrować się na tym, co jest naszymi cechami, naszą wyjątkowością, naszą energię i to w sobie rozwijać, a nie po prostu naśladować mężczyzn, żeby być w ich świecie? Jak już sama sobie odpowiedziałaś na to, ale zacznijmy od puryzmu językowego. A tutaj nie ma żadnej niewiasty. Tak jest. Niewiasta to jest ta, która nie wie. Ona nie wie. To są same wiedźminy. Same wiedzące kobiety, właśnie, czyli te, które wiedzą, bo każda z nas ma inny zakres wiedzy. Tak? Stąd nazewnictwo wiedźma, ta, która wie. Czy z tym patriarchatem, ja nie wiem, czy na obecny moment to już nie została jakaś tylko taka mocna wydmuszka tego patriarchatu całego, taki kolos na glinianych nogach, bo to na obecny moment to bardziej prawda społeczna jest taka, że jak kobiety zostały wepchnięte w ruch feministyczny, że niby to nas ma wyzwolić, ale tak naprawdę kiedy to zostało przepchnięte poza ekstrema, to jakby ta nasza społeczność ludzka pozamieniała się miejscami, że kiedy my wsiadałyśmy na traktory, zaczynałyśmy nosić spodnie i palić staniki na placu Pigal, tak? To niezauważalnie dla nas to, za czym tak naprawdę bardzo tęskniłyśmy, czyli idealny mężczyzna, tak? Ten silny, opiekuńczy, provider, ten, który dostarcza, wzmacnia i wspiera. On nagle jakby, i w ostatnich czasach to mocno, założył spódnicę i szpilki. Więc mamy taki... O jakim ty patriarchacie mówisz? No bo rzeczywiście,
oczywiście, jasne, nawet to same słowo wiedźma, tak, to myśmy się spotkały przez setki lat z takim ostrym patriarchatem, łącznie z odsłoną palenia tych kobiet wiedzących na stosach i tak dalej, to setki lat to trwało, ale obecnie no, raczej mamy... jakby dealujemy trochę z inną skalą problemu, tak, że owszem nosimy to na sztandarach, walczymy z patriarchatem, ale prawda jest taka, że tego patriarchatu w takiej formie, jak jeszcze w latach 70. był, kiedy ty, Agutko, rządziłaś i dzieliłaś w Białymstoku, tak, to już nie ma jakby tam. Chłopaki się malują, noszą rurki i to właśnie, no dobra, ale nie o tym. Czyli rezultat mamy taki, że panie są bardziej męskie, a mężczyźni bardziej zniewieściali. Dokładnie. I jakby, żeby zrozumieć podstawę, tantra bardzo ładnie to tłumaczy. Naprawdę wiedza tantryczna fenomenalnie kompiluje się z wiedzą psychologiczną i pozwala wytłumaczyć out of the box wiele zjawisk i rzeczy, które dotyczą świadomości ludzkiej, i to jest właśnie jedna z nich. I mój nauczyciel tantry miał taką fenomenalną metaforę porównującą energię żeńską i energię męską, że prawda jest taka, że, to taki truizm powiem, to jasne, że oni są silniejsi fizycznie, tak, no że mężczyzna jest, cała jego konstytucja, zarówno energetyczna, czakralna, jak i to, jak on genetycznie jest zbudowany, czyli które geny są u niego bardziej w ekspresji, to sprawia, że mężczyznę jakby dzieli i rządzi w przestrzeni materialnej, fizycznej, tak, że feminizm kończy się tam, kiedy trzeba wnieść pralkę na trzecie piętro, bez windy. Moniko, czy właśnie ten świat patriarchatu, który właśnie dominuje w naszej cywilizacji, o którym wspomnieliśmy, nie jest związany z tym, że to jest właśnie przede wszystkim cywilizacja materialistyczna? No właśnie, ale z tego powoli wychodzimy, wchodzimy w erę wodnika i ludzie coraz mocniej zdają sobie sprawę, że to zaraz może o tym słowo powiem, bo Wedy to też bardzo ciekawie pokazują, te różne cywilizacje, tylko bym pozwolił, że czy tą myśl porównania żeński i męski na poziomie energetycznym. Więc jakby no doubt, nie ma żadnych wątpliwości, że oni rządzą i dzielą w tym świecie fizycznym, tak? To jest stanowcza przewaga. Jeden z moich byłych nawet to policzył, że on jest 7-krotnie ode mnie fizycznie silniejszy. No to dużo, to naprawdę dużo. Przydaje się przy otwieraniu słoików i tym podobnych rzeczy. Czyli mężczyzn cechuje ta siła fizyczna, tak? I tu kobiety się czują mniejsze, bo nie mają tej siły fizycznej. No ale co my mamy, żeby się czuć takie wartościowe? Czekaj, jeszcze chwilę przytrzymam. Suspens. Ponieważ chłopaki mają też od nas nie tylko jakby większą siłę fizyczną, czyli tą konstytucję fizyczną i konstytucję ciała, oni mają więcej witalności, więcej życia w życiu, tak jak cukru w cukrze w starej polskiej komedii. Ty nie kojarzysz tego, ten? A to podeślę ci link, bo to fenomenalna stara polska komedia, na pewno ci się spodoba, tam była zawartość cukru w cukrze, więc tutaj zawartość życia w życiu u mężczyzny jest znacznie większa, jest ten wigor, jak przecież mężczyzna wchodzi do życia kobiety, to nagle, iha, tak życie się zaczyna, tak? Taki, więc u nich ta witalność jest znacznie, znacznie większa i to tantra też tłumaczy, jak mężczyzna przekazuje, znaczy przez penis. Wiedziałeś, że mogę używać słów dla dorosłych? Orgazm i penis, bo padną w dzisiejszym. Więc tego wigoru też ma niejako więcej mężczyzna. Natomiast, a tak jak tantra to tłumaczy, kobieta bije na głowę mężczyznę, jeżeli chodzi o wymiar energetyczny. I tutaj ta metafora mojego nauczyciela tantry, znaczy wolę, bo to nie jest mojego autorstwa, więc wolę powiedzieć, kto to stworzył. Także Lucis Pustota coś takiego mówił. Na poziomie energetycznym mężczyzna jest jak maluch. Lucis jest Rosjaninem, więc nie wiem, skąd u niego te maluchy w głowie, ale dobra. Kwiat 126P.
Nie wiem, czy Ameryka i Kanada to kojarzy, tak? Taki mały, ten wolno jadący wytwór komunizmu. Przyznam się, że miałam takiego, jeździłam jeszcze za tamtych czasów. Znam te czasy. To ekstra sprawa. Natomiast kobieta w tym wymiarze energetycznym jest jak czołg. I generalnie technicznie oba jadą z tą samą prędkością, tak? Maluch nie przekroczy 50, znaczy no dobra, przekroczy 110, jak otworzysz drzwi i z górki będzie i wiatr w drzwi będzie miał otwarty, bo tam jest aż 26 koni mechanicznych, 24, 6 po tuningu. Natomiast no czołg, każdy wie, tak, może się nie rozpędza, a może się rozpędza do setki, nie wiem, ja nie jestem czołgistą, ale generalnie no prędkość jest ta sama, to nie będzie prędkość BM-ki, tak, ale no jakby siła przebicia nieco inna. I właśnie przez to, tak jak świetnie wypunktowałaś, że obecne może te jakby pokłosie patriarchalnego widzenia świata, to jest te patrzenie, że szkiełko i oko, tak, czyli świat materialny, to może tutaj zrobię tą wtrętkę wedyjską, bo wiedza wedyjska pięknie przyporządkowuje do poziomów świadomości, jakby gdzie ta świadomość znajduje się w ciele i nazywa to królestwa, widzenie królestw, o tak. I że jeżeli świadomość jest w brzuszku, tudzież w lędźwiach, czyli tak jakby od dupki strony w naszym ciele, to tam na dole, kiedy znajduje się świadomość, to się nazywa królestwo, czekajcie tylko, żebym nie skłamała, miedzi, srebra, złota, dobra, królestwo miedziane i w momencie, kiedy świadomość jest właśnie tam od dupki strony, na dole w brzuszku i w lędźwiach, to wtedy widzi się świat takim bardzo materialistycznym, to znaczy, że słońce to jest po prostu gwiazda, gdzie są przemiany atomowe, tak, ziemia to jest ziemia, czarnoziem, na którym mogą buraki urosnąć, tak, las to są drzewa i drewno tak naprawdę, węgiel to jest energia, kilojoule i tak dalej, jedzenie to też są kilojoule i kilokalorie. Potem mamy w przestrzeni serca, jak świadomość się znajduje, to człowiek z taką świadomością w przestrzeni serca widzi królestwo srebra według tej wiedzy wedyjskiej. I to królestwo srebra to jest taki poziom świadomości, że ty czujesz, że jest coś więcej. Że nie tylko szkiełko i oko, że tylko to, co możesz zobaczyć pod mikroskopem i zbadać, pokroić, tak? I zobaczyć, z czego się składa, tylko że jest coś, co jest takiego nieuchwytnego i nawet jak to pokroisz i włożysz pod mikroskop, to tego nie zobaczysz, że coś jest jeszcze. Więc w tym królestwie srebra zaczynasz przeczuwać, że... a może mój kot ma emocje, a nie jest tylko chodzącym mięskiem na łapkach, tak, i futerkiem. Natomiast jeżeli świadomość znajduje się w najwyższych czakrach, znaczy może to jest troszeczkę mylne powiedzenie, bo świadomość powinna we wszystkich się znajdować w czakrach, nie tylko w najwyższych, ale kiedy jest najwyższy... Kiedy dochodzi do najwyższych... Najwyższych ośrodków świadomości energetycznych, to wtedy Wedy mówią, że świadomość może dostrzec królestwo złota, złote królestwo, co oznacza, że w zasadzie to jest bardzo bliskie z taką wiedzą tribe people, tak, takich plemiennych, i to w zasadzie każde pierwotne ludy tak samo uważały, innego języka tylko używały, że kamień żyje, rzeka żyje, las żyje, góra żyje, ziemia żyje, kosmos żyje i że ja jestem tak samo ważny jak trawka i słoń i koń i mrówka i że tam jest też świadomość i że tam jest też Bóg i że ty jesteś innym ja i to jest świadomość z tego złotego królestwa i takim właśnie pokłosiem, ponieważ mężczyźni przez to właśnie ten wigor fizyczne osadzenie w życiu, taki konkret, tak, konkret i lewopółkulowość,
oni no, bardzo mocno nastawieni na sukces i testosteron, który nastawia no, do podboju, tak, żeby podbić świat, no to jak podbijasz światy, to nie możesz się zastanawiać, co ten świat czuje, jak go podbijasz, tak, bo to tylko przeszkadza ci w skuteczności, jak się będziesz jeszcze będziesz mieć dylematy moralne. Zabijasz już, tak, i twoje. Natomiast kobiety są takim łącznikiem. Znaczy, ja tutaj bardzo prymitywnie wytłumaczyłam to, to absolutnie to nie jest cała prawda o mężczyznach. Mężczyźni też wychodzą ponad to, tylko no, na potrzeby naszego nagrania. Płaszczyłam całość, więc błagam, mężczyźni, nie czujcie się urażeni. To wcale nie jest całość o was. Natomiast mimo wszystko kobiety, przez to, że są właśnie tak emocjonalne i tak mocno czują i trudno u nas nie czuć, tak? To jesteśmy połączeniem minimum z tym królestwem srebra, które, że nie tylko brzuch, tak? Brzuch i penis, ale że jest coś więcej, że są uczucia, że natomiast kiedy kobieta jest naprawdę połączona ze swoim no, jestestwem, z tym, kim jest, ze swoją naturą, bo u nas to jest tak... O, świetnie to opisywali szamani z Meksyku ustami Carlosa Castanedy, tego amerykańskiego antropologa, że mężczyzna, kiedy chce się stać nagualem, nagual to taki... bardzo silny czarownik, taki wyjątkowy czarownik. Czyli tak jakby oświecenie, ale po szamańsku, coś takiego. To jest stopień naguala, jeżeli można tak powiedzieć. To jeżeli mężczyzna chce się stać nagualem, to musi utracić samego siebie. Musi jakby no, odrzucić swoje ego i tak jak Castaneda to tłumaczył, że tak jakby musi utracić siebie i jakby wskoczyć na główkę we wszechświat. Tak. Stracić siebie, zatracić. To wtedy zostanie czarownikiem na guale. A kobieta, przez to, że ma inaczej czakry skonstruowane i my tylko według tej wersji szamańskiej z Meksyku, tu na górze, na naszej główce, mężczyzna tą ostatnią czakrę ma uformowaną w formie stożka takiego, tak? To mi się zawsze kojarzy, jak to tłumaczę, że czy to ma coś wspólnego ze znakami na WC, tak? Znaczy WC. Więc mężczyzna ma taki stożek i żeby się połączyć ze wszechświatem, to on musi dać takiego nura. Natomiast my mamy kielich. I my absolutnie nie musimy tracić żadnej siebie, tylko w nas wszechświat się wlewa. Wystarczy, że będziemy prawdziwe w sobie i po prostu to sam się wleje. Z tym, że my tego nie przekuwamy na taki no, sukces męski, tak, że od razu to musi być setka podręczników i w ogóle zakładanie szkoły i tak dalej, tylko my no, doświadczamy tak. Jest jak super. A ty nawet nie wiesz, że ty oświecona jesteś. I przez to połączenie z naszą głęboką naturą kobiecą i tym naturalnym połączeniem ze wszechświatem, z duchem wszechświata, że kobieta w naturalny sposób potrafi to czuć, się zsynchronizować, mamy taką świętą misję łączyć mężczyzn z ich zarówno sercem, jak i duchem. Tylko nie, że zrobić to za nich, tylko być taką no, świętą inspiracją, muzą przez to, jaka ty jesteś, jak ty władasz swoją mocą, swoim polem, swoimi emocjami i uczuciami, ty jak wpływasz na mężczyznę, możesz go zainspirować do tego, żeby pomyślał, coś jest więcej. Ale cudownie, Moniko, bardzo ci dziękuję. Na pewno to wzmocni, wesprze nasze panie. Pierwszy skup to jest taki, że no mamy tą moc energetyczną, która jest potężna. Jeśli porównać świat fizyczny, rzeczywisty, materialny do świata energetycznego, no to nawet nie możemy powiedzieć o 1%, prawda? Nie, mój nauczyciel tantry wspominał, że to jest coś około 50 razy, że moc kobiet, znaczy oczywiście zależy od jednostki, tak, że są mężczyźni, którzy są tak silni jak na przykład pan Kaszpirowski, tacy silni uzdrowiciele, tak, albo no, wielcy nauczyciele i ich moc jest
oczywiście, że dużo większa niż moc przeciętnej kobiety, ale biorąc standardowo, że taka przeciętna kobieta i przeciętny mężczyzna, to różnica w polu jest około 50 razy, a prawda jest taka, że wszystkie przyczyny rzeczy, bo są zawsze jakby trzy warstwy, jawna, niejawna i tajemna, tak uczy tantra. I przyczyny wszystkiego, co się zadziewa w tym właśnie świecie materialnym, w którym już mężczyzna może rządzić i dzielić, wszystko ma przyczynę najpierw energetyczną. I to, co kobieta zaczyni na przestrzeni tej niewidzialnej, czyli nasze uczucia, nasze wyobrażenia, nasze słowa, to co my mówimy. Dobra, kusi mnie, żeby zrobić taką wtrętkę, bo z wiedzy wedyjskiej i trochę z hinduizmu w zasadzie, bo tutaj będzie o dwóch boginiach, jest takie powiedzenie, jest część przekazu, że na języku kobiety, na końcu języka kobiety mieszkają dwie boginie. Bogini Kali i bogini Lakshmi. I w hinduizmie bogini Lakshmi to jest bogini, która przynosi pomyślność. Na razie tak spłycę, to jest bogini bogactwa też, ale ona przynosi pomyślność, ona błogosławi. Natomiast Kali przeklina. A nie, że tam rwie i dołuje, tylko rozwala. Rozwala, naprawdę rozwala. I mój nauczyciel tantry powiedział bardzo wyraźnie, że to, co kobieta mówi, tylko też to, co i myśli, bo to nie tylko język, nie tylko to, co my wypowiemy, nasze niewypowiedziane słowa, one też mają moc wpływania na pole, na przestrzeń, równie silną jak te, co są wypowiedziane. Ale jeżeli na twoim języku użyjesz którejś z tych bogiń, czyli na przykład jeżeli błogosławisz komuś i na twoim języku zamieszka bogini Lakshmi, dokładnie, to na 6 miesięcy projektujesz, znaczy tworzysz los tego, o czym powiedziałaś. I tylko, że ja lubię tą, to była motywacja marchewki, ja lubię przekonującą motywację kija, bardzo mocno. Ty lubisz do świadomości przez kryzys, tak? Tak, do świadomości przez kryzys, bo to jakoś tak mocniej trzepie, tak? I dłużej zostaje w świadomości, że ludzie tak i dopiero załapują. Więc dziewczyno kochana, i to jest też tak naprawdę jedna z takich największych tajemnic tantrycznych znaczy nie tylko o związkach, w ogóle o wszystkim, co chcesz w życiu osiągnąć. Uwaga, uwaga, o czarach będę mówić teraz. Że jeżeli coś jest nie tak, dobra, weźmy przykład jego, tak, że tam od pół roku mu mówisz, że ma naprawić zlew, tak, a zlew cały czas kapie i on tego nie zrobił. I jeżeli ty zaczynasz sadzić mu kołki na głowie, tak, i zaczynasz tworzyć w głowie obraz mężczyzny, który jest zły, niedobry, nie słucha ciebie i jeszcze dokładasz do tego, że czujesz się niekochana przez to, że on tego zlewu nie naprawił i to jest dramat. Generalnie tworzysz negatywny obraz i zaczynasz na niego narzekać, zrzędzić tak zwanie. Wtedy na twoim języku zamieszka bogini Kali. I zgadnij co? Ponieważ tobie się wydaje, że tylko mówisz, że po prostu zrzędzisz i to będzie taka negatywna motywacja, która go wreszcie zmobilizuje do tego, żeby się wziął i zastanowił nad sobą i zmienił. Oczywiście na sposób, jaki ty chcesz, żeby on się zmienił. Natomiast jeżeli tak negatywnie tworzysz obraz o swoim mężczyźnie i zrzędzisz, jeżeli taki negatywny obraz tworzysz o swoim dziecku, że na przykład źle się uczy, tak, że ty głąbie, znowu dostałeś pałę z fizyki, tak, nie uczysz się, kompletny idiota z ciebie, czy coś takiego, więc tego typu zrzędzenie, wiedza wedyjska mówi, wtedy na języku twoim mieszka bogini Kali, czyli ta, która przeklina, ta, która niszczy, ale
tobie się wydaje, że to są tylko słowa, natomiast ty emocjami, które wywalasz, słowami, które no, zasiewasz w polu i twoją mocą, tą niewidzialną, którą masz, programujesz swojego mężczyznę, programujesz swojego syna, programujesz los swój i swojej rodziny na pół roku. I to jest tak bardzo ważne, żeby... A, i ta wielka tajemnica, bo zapomniałam. Ta... A ta wielka tajemnica to jest taka, tantryczna, że jeżeli właśnie coś jest nie tak, czy twój mężczyzna robi coś nie tak, czy twoje dziecię robi coś nie tak, czy w ogóle w życiu coś nie tak, ale zwłaszcza do ludzi to najmocniej działa, to zaczynasz tą osobę chwalić i być wdzięczna, ale uwaga, bez sarkazmu i bez złośliwości, że słowa jedno, a ty myślisz sobie drugie. To ma być naprawdę takie spójne w tobie, że zaczynasz chwalić tą jakość, którą chciałabyś, żeby on przejawił. Czyli na przykład dziecko jest głąbem z fizyki. Według ciebie, według tego obrazu swojego, który masz. To nie chodzisz i nie powtarzasz, ty głąbie, ty idioto. Tylko zobacz, kochanie, a to zadanie udało ci się wykonać. Coraz lepiej ci idzie. Zobacz, a dzisiaj dostałeś trójkę z plusem. O wiele lepiej niż miesiąc temu, bo miesiąc temu była dwuja. Widzisz, jest progres, super. Idzie ci coraz lepiej. I nawet jeżeli on no, nie zda olimpiady z fizyki, czy nie będzie noblistą, czy kimś takim, to twój obraz, inny twist, inne zakręcenie tego i inne słowa zmienią los, bo ty tworzysz przede wszystkim na tej niewidzialnej płaszczyźnie i tą niewidzialną płaszczyznę programujesz swoimi słowami i swoimi emocjami. I swoimi uczuciami, bo tantra to rozróżnia, że co innego są emocje, co innego uczucia. I to jest twoja, można powiedzieć, z jednej strony modlitwa do Boga, do wszechświata, co ty byś chciała, żeby się wydarzyło. Te przekleństwa to też jest twoja modlitwa, co ty byś chciała, żeby się wydarzyło. Dziwna modlitwa, ale generalnie proszę, mówisz, masz, tak? Z drugiej strony można powiedzieć, że to przez tą twoją moc, którą wpływasz na wszechświat, to są twoje zaklęcia, ty tak zaklinasz rzeczywistość. I to, co mówisz i myślisz o sobie przed lustrem, jaka jestem gruba, albo jaka jestem wspaniała. To są te zaklęcia, którymi się programujesz. I no, tutaj mam bardzo, bardzo silne... No bo to, co teraz wam mówię, to dotyczy zarówno programowania przestrzeni, ale tak naprawdę cała moja wiedza psychotroniczna, którą zdobywałam, tam nie ma do końca aż tak mocno wiedzy o polu, ale jest o programowaniu, że po prostu, że słowa, które powtarzasz, obrazy, które widzisz, one ciebie programują dużo, dużo silniej niż ty myślisz. Ty powiedziałaś, znaczy myślisz, że sobie a tak powiedziałam, a znowu utyłam, albo jaka jestem wstrętna. A to jest dużo silniejszy program niż ty myślisz, że jest. I to wprost programuje to, co się tobie przydarzy. To programuje twój los. Więc i to uważaj. Szczególnie, Moniko, u kobiet, tak? Szczególnie to kobiety mają tak silną mężczyźni, moc. Ale kobiety 50 razy mocniej przeciętnie, standardowo, niż mężczyźni, więc no tak jak mężczyzna może cię pokonać na rękę, tak, że no oczywiście są kobiety, które pokonają mężczyzn na rękę, tak, ale przeważnie, że to tutaj jakby nie ma złudzeń, tak na poziomie pola nie ma złudzeń, po prostu kto jest silniejszy i mężczyzna może sobie myśleć różne rzeczy, i to się tak wydaje, że to niesprawiedliwe, tak? Męskie maskulinistki, tak? Bo jakby feministki, to maskuliniści obędą. To niesprawiedliwe, że to, co ona sobie pomyśli, to się dzieje. No ale tak jest, taka jest prawda. Zwłaszcza to jest najsilniejsze w relacjach z takimi najbliższymi zarówno członkami naszej rodziny, jak i no, naszymi przyjaciółmi, i to jest też najsilniejsze, kiedy tak jak u Jagódki, kobieta
wejdzie w fazę mocy, kiedy przestaje cyklicznie tracić, menstruować i zatrzymuje całą moc w sobie, to wtedy kobieta staje się naprawdę kobiecą mocy i lepiej nie wkurzać takiej pani, oj nie. Moniko, tak, ja ci dziękuję, bo wiele kobiet właśnie pisze w związku z tymi przemianami hormonalnymi i bardzo źle znoszą czas przekwitania, menopauzy, nie znoszą ich uderzeń gorąca, a to jest właśnie ta moc. To są najsilniejsze boginie, które naprawdę mogą zaczarować rzeczywistość. Bardzo ci jestem wdzięczna za to, co mówisz, ponieważ tu jest właśnie bardzo ważne, to jest taki skup dla pań, jak wielką moc mamy energetyczną i że właśnie zamiast być może konkurować z mężczyznami o miejsce w fizycznym, materialnym świecie, powinniśmy uczyć się rozwijać nasze naturalne zdolności, naszą naturalną moc i wziąć właśnie odpowiedzialność za to, żeby ją rozwijać, byśmy mogły naprawiać ten świat od tej strony, która i tak najpierw wszystko, co się dzieje w świecie, w niej się zadziewa, czyli od tej energetyki. Ty to, Moniko, pięknie tłumaczysz na tych wszystkich twoich filmach, nagraniach. Ja odsyłam na twój YouTube Monika Burzyńska, gdzie jest wiele, wiele właśnie wykładów na ten temat, ale ja osobiście poznałam cię wiele, wiele lat temu na wywiadzie z Januszem Zagórskim w Niezależnej Telewizji, kiedy mówiłaś o telegonii i tutaj też właśnie ta edukacja seksualna byłaby bardzo wskazana dla nas, tak, żebyśmy zadbali o siebie i byli w jakiejś tam równowadze. To jest też bardzo ważna wiedza. Ale na kanale Wiedza dla Wszystkich to są po prostu perełki, to są całe serie, które ty zrobiłaś, nagrania z Robertem, gdzie tłumaczysz właśnie tą energię i moc i mężczyzny, i kobiety, bez faworyzowania ani jednego, ani drugiego, ale to ogromnie przywraca właśnie tą wiarę, wartość i moc kobietom, które no czują się na pewno w tym dzisiejszym świecie takie słabsze i walczą o to miejsce. A po wysłuchaniu już samych twoich wykładów właśnie na Wiedza dla Wszystkich, tych wszystkich serii, ja je tutaj nawet podlinkuję pod naszym filmem, żebyście mieli do nich łatwy dostęp, nie musieli szukać, to już kobieta może zrozumieć, jak ona może funkcjonować, co z czym się łączy. Właśnie te centra, ty tłumaczysz w jednej serii, gdzie są centra świadomości, centra energetyczne i jak można właśnie wyzwalać tu wspólną moc, moc mężczyzny i kobiety. Jak można stwarzać dobry partnerski związek, jak kobieta może właśnie zasilać mężczyznę, żeby był on najlepszy w tym, w czym może być najlepszy i powinien być najlepszy i sama jednocześnie się realizować w pełni. Ale powiedz mi, skoro my jesteśmy takimi czarodziejkami, boginiami, tu padły słowa bogini, Jagoda mówiła o bogini z Huny, która jest tym ogniem i też tam wszystko pali, to taka nasza wedyjska Kali prawdopodobnie, więc są te zawsze punkty wspólne we wszystkich kulturach, chodzi zawsze o to samo. Na początku powiedziałam, że jesteśmy niewiastami, no bo ciężko by było zacząć mówić, że jesteśmy wiedźmami, by nam tutaj dali miotły i jeszcze rozpalili jakiś stos, ale to jest właśnie to, to są kobiety wiedzące i wszystko jest ze sobą połączone. I właśnie chciałam was teraz zapytać, jeżeli jesteśmy tą boginią, która ma ogromną energetyczną moc, ona jest teraz w tym świecie jak gdyby przytłumiona, schowana, nie edukuje nas się w tym temacie, kieruje nas się wręcz w inne kierunki, więc jeżeli chciałybyśmy rozwijać tą moc, jeżeli chciałybyśmy tej edukacji, chciałybyśmy wziąć odpowiedzialność właśnie za tą moc, którą my mamy, to na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, w jakim stanie być, jakiej metody właśnie używać, żebyśmy nauczyły się wznosić tą moc. Już pięknie Jagoda powiedziałaś o tańcu hawajskim, kiedy ta energia, która drzemie, jest często zablokowana w naszych biodrach. I wiemy często, że kiedy kobieta jest bardzo emocjonalna, może zablokować sobie emocje w biodrach i stąd mogą stworzyć się pewne problemy, choroby układu hormonalnego. I często zwracamy uwagę właśnie na pracę z ciałem, czy jest to taniec, gdzie właśnie te biodra są poruszane, czy jest to joga, gdzie też jest wiele ćwiczeń, w których właśnie zwracamy uwagę na biodra i potem na inne części ciała, żeby doprowadzić do tego połączenia, do tego pełnego przepływu energii
i tej współpracy ciał, czyli ciała fizycznego, mentalnego, emocjonalnego, energetycznego, duchowego, prawda? I teraz jaki jest najlepszy stan dla kobiety, żeby ona mogła właśnie czarować, po prostu użyć tej swojej mocy? Ja może od strony właśnie Huny, co Huna na ten temat mówi, że właśnie kobiety posiadają taką niezwykłą moc i jest to związane przede wszystkim właśnie z tą tajemnicą kreacji. Tak szczerze mówiąc, nikt jeszcze nie wymyślił tak fantastycznej istoty, która by nosiła dziecko pod sercem, gdzie się tworzy to dziecko, prawda, od dwóch komórek i ono potem rośnie i jest, już rodzi się, jest dzieckiem, prawda? To jest pierwsza rzecz, prawda? Kobieta musi o tym pamiętać, że ma tą moc, ma tą wewnętrzną moc i trzeba w to po prostu zaufać. Właśnie ta moc kobiety jest wyrażana właśnie w postaci, tak jak już zaczynałeś wspominać, siedmiu bogiń hawajskich, właśnie bogini Hiaka, to przede wszystkim tajemnica słowa i dźwięku, to jest przede wszystkim podnoszenie wibracji, czyli jest to samouzdrawianie, mówienie, przekonanie o tym, prawda? I łączy się to z taką zasadą Huny Manava, czyli moment mocy jest teraz, czyli w danym miejscu, tu i teraz, właśnie tu i teraz nie pamiętamy o przeszłości, nie ma jeszcze przyszłości, a tu i teraz buduje naszą przyszłość, czyli być tutaj. Druga, i tę moc mamy w sobie, prawda? Mamy tą moc i należy ją wykorzystać właśnie w takim wyciszeniu. Kobieta jest taką kapłanką ogniska domowego, uzdrowienia wszystkich emocji, nie tylko swoich, ale i dzieci, ale również i tego swojego mężczyzny. Druga bogini to jest Haumea, to jest ziemia, tak jak nazywamy, że ziemia nasza jest Gają, tak właśnie na Hawajach mówią, że to jest Haumea i tu jest właśnie przede wszystkim tajemnica narodzin i ta tajemnica narodzin jest w nas. Jest to święta tajemnica narodzin nowego życia i to jest właśnie inicjacja wolności, wyzwalania się, bycia sobą. Nie możemy nikogo dublować. Jeżeli kogokolwiek dublujemy, nie jesteśmy sobą i to od razu widać energetycznie. Natomiast kiedy jesteśmy sobą, jest to właśnie taka lekkość, taka pokazuję, że kim jestem, prawda? Co posiadam, jakie mam talenty, to jestem ja. Konkretnie mówię przede wszystkim o sobie. Następną, i tutaj jeśli chodzi o taką zasadę, to jest skalę, czyli nie ma żadnych ograniczeń. My kobiety mamy pamiętać, oczywiście w tą dobrą stronę, prawda? Nie ma żadnych ograniczeń rozwoju siebie, prawda? Bycie sobą, szanowania się. Jeżeli my siebie nie poszanujemy, nikt nas tak samo nie poszanuje, dlatego że energetycznie przekazujemy, prawda, innej istocie ludzkiej, że o, ja się boję, ja jestem słaba. My mamy ćwiczyć tą moc w sobie. Taką trzecią boginią jest z kolei bogini Hina. Jest to żywioł wody. I tutaj ta z kolei kreuje bezwarunkową miłość uniwersalną. To jest bardzo podobna miłość do miłości matki. Dziecko dla matki jest wszystkim. Zawsze ja jestem ważna, ale moje dziecko w tym momencie właśnie najczystsza energia kreacji i ona jest przede wszystkim związana z zasadą Ike, czyli świat jest taki, jaki myślisz, że jest. To znaczy, jeżeli myślisz, że jesteś spokojna, że twój dom jest pełen światła, pełen spokoju, że wspierasz całą rodzinę, że
widzisz, że ten mąż czy twój partner wspiera również ciebie, prawda? To jest właśnie takie fantastyczne, czyli stwarzasz warunki tej kapłanki, prawda, ogniska domowego, wyciszasz zarówno siebie, dzieci, jak i swojego partnera. Bogini Laka z kolei jest związana z taką piękną energią, jaką jest aloha. Bardzo często się używa słowo aloha, prawda? To znaczy kocham cię, daję tobie szacunek. To jest słowo bardzo uniwersalne, czyli że w każdej minucie, jeżeli ja mówię aloha, czyli wysyłam do ciebie miłość, dobre energie, buduję ciebie, a przy okazji buduję również siebie, prawda? I ta zasada brzmi: kochać to dzielić szczęście z innymi, nie tylko ja. Ja też jestem bardzo ważna, ale jeśli ja jestem miłością w sobie, to ja mogę tę miłość przesłać, ten szacunek mogę przesłać. Ja jestem wtedy pewna tego, prawda? I w tym domu jest wtedy właśnie taki spokój. Właśnie na Hawajach są tak zwane ohany. To są rodziny, które właśnie mają, one są na różnych wyspach, ale mają tam 150-200 osób i na przykład, jeżeli cokolwiek się dzieje w danej rodzinie, jeżeli ktoś, powiedzmy, coś zrobi nie tak, to się zjeżdża cała rodzina, oczywiście ucztują, bawią się, ale oni o tej osobie nie mówią, że ona jest zła, tylko przypominają jego najlepsze cechy. A pamiętasz, jak ty wtedy zacząłeś chodzić, a jak złowiłeś pierwszą rybę, ale jaki byłeś fantastyczny, czyli nie ma łajania, jest odwrotnie, jest dana osoba w centrum całej rodziny, takiej miłości, prawda? I do momentu, kiedy nie pojawił się biały człowiek na Hawajach, tam nie było więzień. Dopiero jak się pojawił człowiek na Hawajach w XVII wieku, dopiero zaczęły się, prawda, więzienia, różne inne, prawda? Oczywiście wyspy czy jakieś tam klany toczyły między sobą wojny, ale te wojny były bardzo, no powiedzmy, na pewnych zasadach, prawda, których nie wolno było przekroczyć. I teraz następna, o której już mówiłam, to jest właśnie Pele, bogini ognia, bogini wulkanów, i jej zasadą to jest przede wszystkim energia podąża za uwagą, czyli jeżeli zatrzymujesz się na emocjach, w cudzym słowie, bo nie ma czegoś takiego jak negatywny, ale z tej strony, więc masz to, o czym myślisz, to co Monika wcześniej mówiliście, wszechświat ci to daje. Natomiast jeżeli jesteś ciepła, jeżeli właśnie ta kobieta ma pełnić rolę właśnie takiego ciepła, ma pełnić rolę takiego balansu, spokoju w rodzinie. Tego uczą się dzieci, tego uczy się dziewczynka, tego uczy się chłopak, prawda, jak wyciszać emocje, bo czy dziewczynka, czy chłopak, prawda, Moniko, ma XY, prawda, czyli ma te elementy męskie, jak i żeńskie. Natomiast właśnie ta energia podąża za uwagą, trzeba uważać, wiedzieć, to jest ogień. W momencie złości jest to potworny ogień spalania, ale w momencie miłości jest taka łagodność, jest to proces, prawda, takiego spokojnego uwalniania, ciszy, spokoju. Są jeszcze dwie boginie, jest to bogini Uli i bogini, one tak we dwie współpracują, i to jest jedna bogini światła, druga, czyli tego patrzenia, że jest dobro, ale jest też ta bogini Uli, jest to bogini ciemności, to nie znaczy, że to jest ta ciemność, to jest, tak jak Moniko wspominałaś, ten okres menopauzy, oni to nazywają czarną perłą, czyli ta kobieta jest wszechwiedzą. Ta kobieta właśnie teraz nie ma już obowiązków takich, prawda? Ona owszem, czuwa nad wnukami i daje tą miłość, prawda, taką inną, lekką, ale przede wszystkim jest wszechwiedzą. Ona właśnie jest tą wiedzą dla swoich dzieci, dla córki, dla syna, ale przede wszystkim
dla wnuków. To jest właśnie bardzo ważne. Dlatego to jest, o tym musimy pamiętać, kim my jesteśmy, która kreuje i przedłuża nasze rody, ale również kreuje wszystko, co jest miłością, co jest dobrem. Pracujemy zawsze, my jako kobiety, jakby na dwóch poziomach, serca i naszego łona. To jest jakby taka podwójna róża, o czym zresztą mówi bardzo ładnie Marek Taran, z którym tak na Hawajach, i on właśnie bardzo dokładnie omawiał właśnie te boginie kolejno, dlatego że tamta wiedza się zachowała, tak jak w Wedach jest, tak tam jest właśnie ta wiedza zachowana, i teraz przyszedł czas, kiedy my odkrywamy, kim jesteśmy. Czy to mężczyzna, czy to kobieta, prawda? Ale tak naprawdę całą kreacją jest kobieta, która wspiera mężczyznę. A on ma się nią opiekować. On ma jej dać poczucie bezpieczeństwa. A ona zrobi resztę. Dlatego my kobiety naprawdę odgrywamy bardzo ważną rolę. Na podstawie właśnie tych cech siedmiu bogiń, my mamy to wszystko w sobie. Czyli proszę zobaczyć, kim jesteśmy. Zacznijmy się sobie przyglądać i zacznijmy siebie cenić. W idealnym świecie, jakbyśmy zrozumieli, jak właśnie funkcjonują te wszystkie prawa, moglibyśmy powiedzieć, że mężczyzna po to ma siłę fizyczną, żeby chronić i bronić kobietę, żeby ona mogła używać swojej siły energetycznej do tego, do czego jest stworzona, czyli do... wspierania mężczyzn. Chciałam powiedzieć do rodzenia rzeczywistości, tak? Bo jak pięknie Jagoda powiedziała, kobiety są rodzicami. Nie tak do końca, znaczy to się wydaje, że rodzimy rzeczywistość, ale jak sama nazwa wskazuje, znowu puryzm językowy, rodzenie to nie jest, znaczy u tasiemca to jest proces, znaczy wsobny, sam ze sobą, tak? Tam człon z członem. Stają małe tasiemce. Natomiast jeżeli mamy coś rodzić, i to jest wielka tajemnica wszechświata, tak naprawdę, tak. Żeby Bóg mógł tworzyć, ten Bóg najwyższy, ten, którym my nazywamy absolutem, to jest mu potrzebna energia Shakti, czyli bogini, i on zapładnia boginię i ona rodzi. I podstawą wiedzy tantrycznej, tak jakby klucz tajemnicy całej wiedzy tantrycznej, to jest to, że energia seksualna, która jest w nas, znaczy ona w dolnych czakrach się przejawia jako energia seksualna, w wyższych jest po prostu życiem i inną ekspresją. Inaczej jest na poziomie czakry serca, inaczej na poziomie czakry gardła, inaczej na poziomie sahasrary, czyli czakry korony, a jest inna ekspresja tej samej energii seksualnej. To jest święta energia życia w nas, i połączenie tej energii u kobiety i u mężczyzny rodzi świat. To, nie że my same takie samorodki, mi do czegoś jest. Nie, oczywiście. Do tego, żeby kobieta mogła urodzić. Tylko właśnie kobieta stwarza tą rzeczywistość, tak? Jest tą właśnie, stwarza rzeczywistość, może stworzyć rzeczywistość, bo jest silniejsza na polu energetycznym, a dlatego mężczyzna jest silniejszy na polu fizycznym, żeby właśnie pozwolić kobiecie móc się realizować w tym stwarzaniu energetycznym, prawda? To stworzenie, konkretnie stworzenie, czyli tworzenie rzeczywistości, zasiewanie rzeczywistości, rodzenie świata, jest z połączenia męskiej i żeńskiej energii, i dopiero tworzy rzeczywistość, bo to, co wcześniej mówiłam, że my jako kobiety jesteśmy 50 razy silniejsze przeciętnie od mężczyzny, i że my naszymi słowami, znaczy na poziomie energetycznym jesteśmy silniejsze, i słowami, emocjami, wyobrażeniami tworzymy los, ale to jest jakby te tworzenie losu, to jest na takiej zasadzie, że człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, że my jakby zasiewamy, i to rodzi pewne tendencje, pewne ramki, w których rozwija się życie, ale żeby było konkretnie, że to rzeczywiście zostało stworzone, to dopiero z połączenia naszej energii z mężczyzną. Tak, to prawda, ale kobieta właśnie stwarza, ale i mężczyzna ma stworzyć te warunki takie najpiękniejsze, w których właśnie
urodzi się to nowe życie, te emocje bardzo mocno, prawda, wpływają na to, jak się połączą te komórki i jaka będzie ta pamięć komórkowa w czasie, kiedy jest to dziecko pod sercem. Oj, coś przerywa. Jagoda, bardzo ładnie nam powiedziałaś właśnie o cechach bogini, czyli takich atrybutach kobiety. I chciałam właśnie podkreślić, bo kiedy kobieta słuchała tego, o czym mówiłaś, to właśnie niesamowicie wzrasta jej poczucie jej własnej wartości, jej znaczenia w tym świecie. I to, co trochę nam się wmawia w cywilizacji kultu ego i takiej aparycji powierzchowności, że na przykład to starzenie się, to dojrzewanie nie jest czymś modnym, nie jest czymś właśnie fajnym, to tu w prawdziwej wiedzy okazuje się, że kobieta dojrzała, ta, która dojrzewa, która nabiera wiedzy aż właśnie do tego czasu menopauzy, za który kobiety się na ogół wstydzą, chowają, nienawidzą tego, traktują to jak jakieś przemijanie, utratę czegoś, tak naprawdę to jest taki ogromnie ważny okres w życiu kobiety, kiedy ona może się w pełni zrealizować i wręcz no tu, kiedy ona ma tą wiedzę, to ona jest potężna, jest tak naprawdę potężna i to jest ważne, żeby kobiety, które przekwitają, dojrzewają, wchodzą w menopauzę, czy narzekają na uderzenia gorące, żeby zrozumiały, jak to ma wielkie znaczenie i wielką moc w ich życiu i zdobywać tą wiedzę, zdobywać tą edukację, żeby właśnie to wykorzystywać dla swojego potencjału, dla swojej mocy, a nie się tego wstydzić, ukrywać i niszczyć to w sobie. Nie jest właśnie na Hawajach starsze kobiety, one mając lat nawet 80, prawda, jak przepięknie tańczą, one się tego nie wstydzą, one są dumne z tego przekazu i są bardzo, bardzo szanowane przez młodsze pokolenie. Powiedziałaś, Jagoda, też, kiedy wymieniałaś boginię z Huny, bardzo często powtarza się właśnie, że kobieta jest taką tym, z czym się kojarzy, że to jest ta subtelność, delikatność, ciepło i spokój, że kobieta właśnie ma sobą dążyć i wyrażać do tego spokoju. My mamy emocje, tak? Znane jesteśmy z tego, że jesteśmy emocjonalne. To jest takie nasze połączenie ze wszechświatem. Może Monika nam wytłumaczy, w jakim celu są te emocje i są uczucia, ale właśnie cały czas powtarza się ta instrukcja powracać do takiej naturalności, do ciepła, do spokoju. Moniko, dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy zadbały o siebie, żebyśmy były jak najczęściej w tym stanie spokoju i też informacja dla mężczyzn, żeby nam stwarzać takie warunki, żebyśmy właśnie mogły, pomóc nam stwarzać takie warunki, żebyśmy właśnie mogły doświadczać tego spokoju. Mężczyzna nam tego nie stworzy, jak sama sobie tego nie stworzysz. Mówię o warunkach. Wiesz co, no... W zasadzie cała moja praca jest na tym skupiona, na tym konkretnie zagadnieniu, o którym mówisz, ponieważ większość problemów, które my doświadczamy jako kobiety, to jest, wynika z tego, że właśnie myśmy się za bardzo zapędziły, no, niby wydaje nam się, że na tą feministyczną stronę, tak, że tylko że ten feminizm w formie, w jakiej został nam przedstawiony, to tak naprawdę chodziło o to, żeby zapędzić kobiety do pracy, żeby poszły do fabryk. To był jakby cel pod spodem, który został osiągnięty i w kobiety wdrukowano, to też troszeczkę mentalność po wojnie, kiedy mężczyzn zabrakło totalnie, to przynajmniej w Polsce i tutaj w tej części Europy jeszcze ta mentalność cały czas z pokolenia na kolejne pokolenie, no bo wiadomo, że traumę rodową dziedziczymy, to już jest jasne jak, dla większości z nas, że przez to, że starałyśmy się być tak bardzo niezależne od mężczyzn, to weszłyśmy w tryb, który ja nazywam Zosia Samosia, znaczy nie tylko ja, to sporo terapeutów używa tego trybu i ten tryb Zosia Samosia polega na tym, że myśmy sobie ubzdurały, że jedynym sposobem, znaczy no nie my, trochę nam to wmówiono,
nawet nie trochę, że jedynym sposobem na to, żeby odnieść sukces w świecie materialnym, czy biznesu, czy w ogóle materialnym, czy w świecie pracy, czy na tym traktorze, to wygrać tą grę na zasadach męskich. Że to jest jedyny sposób, który tą grę należy prowadzić, czyli rywalizacja, po trupach do celu, zwalczać innych, niszczyć konkurencję, tak, rozwijać się, ale to samo doskonalenie takie, nawet czasami aż o narcyzm się wręcz ociera. I w cechach męskich, testosteronowych, to jest wszystko okej, okay, to tak powinno być, on powinien być zwycięzcą, wojownikiem, który osiąga cele, tylko cały myk polega na tym, że myśmy, ponieważ to był jedyny jakby model dostępny na rynku i myśmy ten model przysposobiły dla siebie z przeogromną szkodą dla naszej zarówno równowagi hormonalnej, dla naszych ciał i dla naszej esencji. Wiedza wedyjska mówi to wprost, tak naprawdę, make long story short, kiedy kobiety zaczną chodzić w spodniach, czyli to, do czego namówiła nas Coco Chanel, kiedy kobiety zaczną chodzić w spodniach, utracą swoją kobiecość. Ale to, że pod tym się kryje bardzo dużo wiedzy o naszej energetyce, nie będę teraz w to wchodzić, bo to byłby wykład na co najmniej godzinę, ale skupiając się na tej równowadze hormonalnej, ponieważ kiedy myśmy zaadaptowały męskie zasady gry dla siebie samych, zaczęłyśmy się bardzo mocno upodabniać do mężczyzn, czyli no bo jak zaczynasz tak robić, tak działać, to zaczynają, nie wiem, czy sobie zdajecie dziewczyny sprawę, tak mówię do twojej widowni, ale dziewczyny, mam wrażenie, że większość właśnie babeczek nas będzie oglądać, więc dziewczęta, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że mimo, że mamy jakby swoją własną, specyficzną dla kobiet konstytucję energetyczną i ta konstytucja polega na tym, że nasze poszczególne czakry kręcą się zupełnie, są aktywne, zupełnie inaczej niż u mężczyzn. Mamy odwrotne spiny na gender, na płci, to mimo, że możemy być genetycznie kobietą, to w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w męskie aktywności po męsku, tylko nie, że od razu broda rośnie od jeżdżenia samochodem na przykład, nie, to nie taki wniosek, tylko jeżeli po męsku zaczynamy podchodzić do życia, to nasze centra energetyczne, nasze czakry, niektóre oczywiście zaczynają się kręcić na męską modłę. I to jest pierwszy taki przyczynek do tego, że ponieważ chociaż czakry są wtórne do stanów świadomości, do duszy, ale ta zmiana kierunku kręcenia się centr energetycznych jest pierwszym przyczynkiem do potężnych zmian hormonalnych, które zadziewają się w naszym organizmie. I jedną z takich znaczących zmian hormonalnych, która zadziewa się bezwzględnie i to nie ma litości, to jest to, że u nas rośnie poziom testosteronu, a spada poziom hormonów żeńskich, zwłaszcza estrogenu. I testosteron działa jak drag. Serio, jak po prostu taki naprawdę bardzo mocny narkotyk, ale nie w sensie, że on daje takie odloty, tylko działa w taki sposób uzależniająco, że on daje tobie i jeden z nauczycieli, od którego się uczyłam, John Gray, autor Kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa, to podkreśla, że singielki, kobiety mocno właśnie testosteronowe uzależniają się od tego stanu, uzależniają się od wysokich poziomów testosteronu, dlatego że testosteron daje te poczucie sprawczości, że ja się czuję taka... dam radę, po co mi inni, że właśnie ten program Zosi Samosi, ale taki ta sama, i z jednej strony nam się wydaje, że to jest super, bo od nikogo nie zależy, nikt mi nie jest potrzebny, nikogo nie muszę o nic prosić, tak, sama sobie poradzę, jestem skuteczna, osiągam efekty, osiągam sukcesy i co z tego, że jestem testosteronowa, ale cały myk polega na tym,
że kiedy ty jesteś bardziej testosteronowa, czyli odnosisz sukcesy w świecie na modłą męską modłę i zmienia się twoja konstytucja cała biologiczna, to wtedy dziewczę, kochane, tracisz całkowicie, znaczy no prawie całkowicie swoją moc. Im bardziej na testosteronową stronę, tym mniej masz dostępu do kobiecej mocy. I co to znaczy ta kobieca moc? Bo już trochę żeśmy tutaj porozmawiały o tym, ale jeszcze może tak z takim w koncentracie. Kiedy jesteś po testosteronowej stronie, musisz o wszystko walczyć. Ty jesteś skuteczna, odnosisz sukcesy, ale wszystko, co w życiu robisz, co otrzymasz w życiu, musisz to wywalczyć. I jeszcze jest tak, że mimo, że masz cycuszki, talie, tak, piękne żeńskie i tak dalej, to wszystkie chłopy traktują cię jak konkurencję. Kiedy jesteś testosteronowa, oni to czują. Ale serio czują, my jesteśmy gatunkiem działającym na zapach, nam się wydaje, że na słuch i oczy działamy, ale straszliwie działamy na zapach i receptory olfaktoryczne są na przykład tutaj, koło noska, bardzo, bardzo, bardzo silne, w nosie też, ale tutaj pod noskiem, przy całowaniu się mocno czuję zwłaszcza. I facet na poziomie podprogowym czuje, kiedy jesteś chłopem, tak, hormonalnie. I on wtedy nie będzie miał litości, nie będzie miał tego instynktu, żeby się tobą opiekować, tylko będzie miał instynkt, żeby z tobą konkurować, bo ty jesteś kumplem. Takim, tam, to będzie taki podświadoma będzie reakcja na testosteronową kobietę. A dwa, co to znaczy te utracenie mocy? Bo to już powiedziałam częściowo, że kobieta, która wchodzi na męską stronę mocy, to swoją żeńską moc traci. Ona zyskuje męską moc sprawczości osiągania celi, ale co to znaczy utrata żeńskiej mocy? Bo widzisz, kiedy jesteś po estrogenowej stronie, po żeńskiej i wchodzisz w swoją kobiecość, ja za chwilę powiem, w jaki sposób to prosto tak naprawdę robić, to tak jak po testosteronowej ty wszystko musiałaś wywalczyć i nic ci nie było dane, tylko musisz wszystko zdobyć, wyszarpać tak z życia, się szarpiesz z życiem, a po estrogenowej stronie żeńskiej ty nie osiągasz celów. Cele są dla ciebie osiągane. I serio, to jest jak to zrozumiesz, jak tak pojmiesz, tak chlup w tobie, w środku, całe twoje życie się zmieni. Przykład, bo pamiętaj, że logika będzie ci podpowiadać, ale przecież ja nie mam mocy, ale jak to, przecież ja sobie nie poradzę i logicznie to będzie tak wyglądać, ale pamiętaj, że ty działasz na tą niewidzialną strefę i przykład z mojego życia całkiem niedawno, jako dzielna testosteronowa kobieta stwierdziłam, że dostałam na urodziny w prezencie 20 litrów oleju napędowego. To jest bardzo drogi prezent w Polsce obecnie, bardzo drogi, bo mamy litr ropy po 7 zł, ponad. Więc taki gruby, drogi prezent dostałam. Ale ropy nie można za długo przetrzymywać, tak stwierdziłam, a dobra, naleję do baku. Nie ma sprawy, dotachałam te 20 litrów do samochodu i stwierdziłam, no dobra, tu się kończy mój feminizm i co dalej? I tak, o Boże, i weszłam wtedy z tej testosteronowej, takiej dzielnej kobiety, która tutaj tam olejami napędowymi szafuje w garażu, że tam macha bakiem. Tak, mi, Boże, co ja mam zrobić w tym momencie? I właśnie zadziałało to niewidzialne pole, bo przez zupełny przypadek wtedy przez garaż przechodził taki pan, który remontuje u nas balkony i przez zupełny przypadek, ja jakiś czas temu byłam dla niego bardzo miła i poznałam jego imię, panie Andrzeju,
pomoże mi pan nalać? I pan Andrzej, ależ oczywiście, i on się wtedy tak poczuł naprawdę, że jest mężczyzną. Ręce, no bo 20 litrów, umówcie się. Znaczy, ja sobie zdałam sprawę, że okej, ja przytacham to, ale nie podniosę, a jeszcze utrzymać 20 litrów, żeby się nalało, to jakieś 15 minut się nalewa do baku, jak ręcznie to robisz, nie na stacji benzynowej. No to mimo wszystko. I panu Andrzejowi się ręce dygotały, ale był moim bohaterem. I ja go tak wspierałam. A on mi mógł błyszczeć, cały czas dygotając i nalewając do tego baku, ale właśnie w momencie, kiedy wychodzisz z tej takiej księżniczki Kseny, która rządzi rzeczywistością i kontroluje i wszystko sama musi zrobić, tak? Nawet 20 litrów oleju sobie nalać do baku, i kiedy wchodzisz w taką, no, kobietę, tak? Po prostu. Rzeczy same się dzieją za ciebie, ale naprawdę no, masz w to wejść tak, tak na grubo. I już tak kończąc powoli, bo żeśmy sobie też tak, taki delikatny limit czasowy ustaliły przeze mnie, przyznaję się przeze mnie, bo ja już lecę do Afryki. Zobaczcie, że nie ten. Więc tak już kończąc naszą rozmowę, powiedziałabym ci, kochana dziewczyno, że znaczy tak na dziś, co możesz zrobić dzisiaj, teraz, żeby wchodzić w swoją kobiecość z tej testosteronowej części ciebie, kiedy oczywiście, że jak pracujesz, jak musisz walczyć w metrze o przeżycie, jak na drogach musisz walczyć o przeżycie z innymi kierowcami, no jasne, że nie zawsze będzie pan Andrzej usłużny, tak, to... Chociaż może będzie zawsze, ale dobra. Ale w każdym razie nasze no, ucywilizowane życie mocno przesuwa nas na tą testosteronową stronę. To im mocniej jesteś na testosteronowej stronie, czyli że jesteś powiedzmy szefową, kobietą sukcesu, taką bizneswoman, takie, i że mocno tak się skupiasz na... chociaż matki też są takimi kobietami sukcesu, które czasami są mocno zadaniowo właśnie testosteronowo nastawione, że musi być ciach, ciach, ciach po kolei i tam kontrola jest dosyć mocna. Więc co takie dziewczyny możecie zrobić dzisiaj, już teraz? Pierwsze słowo klucz, jakie możecie sobie zapamiętać, to kiedy wchodzisz z pracy do domu, czyli jakby zmieniasz światy, taka zmieniarka światów, to zwolnij, ale tak na maksa zwolnij. Do tego były spódnice albo kimona, żeby cię zwolnić, tak, żebyś nie biegła, nie galopowała, tylko żeby się nóżki zaplątywały. Ale to jest po to, że właśnie męską naturą jest pęd, a twoją naturą jest delektowanie się. Mogę to porównać w zasadzie do jazdy samochodem, jak jedziesz Porszakiem 280, raz w życiu jechałam 280 km na godzinę, to się robi z drogi taki tunel i szybko tak mija wszystko. Ale nie widzisz wtedy kwiatka przy drodze, albo nie zobaczysz pięknego jeziora, które, a jak jedziesz sobie bryczką, tak, albo tak spokojnie jedziesz samochodem 20-30, to wtedy wszystkie te szczegóły po drodze możesz sobie zobaczyć i z zupełnie innej perspektywy widzisz świat. Więc pierwsze zwolnij i wejdź z tej zadaniowości w swoją sensualność. Maksymalnie wejdź w swoją sensualność, łącząc się z swoim ciałem. I to jest zarąbiste akurat bycie kobietą, ponieważ te zadanie polega na tym, że masz maksymalnie sobie robić dobrze. Być dobrze. Masz no, celebrować, pielęgnować błogość w takiej formie, w jakiej no, dla ciebie będzie no, najbardziej takie przyjemne. Bo dla jednej z was to będzie zaparzenie sobie pysznej herbaty. I celebracja tej herbaty spokojnie z książką na słonecznym ganku. Dla innej to będzie książka i wanna. Dla innej zrobienie paznokci, tak? Ale że maksymalnie, żebyś sobie celebrowała i robiła sobie dobrze. Bo im tak dobrze też. To, co żeście pomyślały i ja niegrzeczna pomyślałam, jak najbardziej, ale już jak tak dobrze sobie pomyślisz, znaczy tantra uczy, że nie za często, tak, bo mimo wszystko sobie wtedy dżinga zużywamy. Energia życiowa. Energię życiową, ale generalnie jak już, to
A nie rób tego byle jak, broń Boże. Jedna z psycholog, seksuolog, od której się uczyłam, powiedziała, że w zasadzie to ma być jeszcze lepsze niż z kochankiem. Żeby się tak wypieścić, żeby, bo w tym jest, słuchaj, kochana dziewczyno, klucz. Im bardziej ty sobie esencjonalnie zrobisz dobrze, fizycznie, dogodzisz sobie na każdym aspekcie życia, zapamiętaj te słowa, dziewczyno, jak siebie traktujesz, tak będzie traktował cię świat. I ta pani seksuolog wspomniana mówiła, no jak już sobie zaczynasz właśnie tak robić dobrze, a kup sobie różę, a weź się tą różą tak wymiziaj. Nie żeby tam od razu tak ten szybki akt fizyczny i koniec i ten, nie, to ma być celebracja twojego ciała, ciebie, święta twoja przestrzeń, w której spotykasz się ze sobą, ale no, nie tylko tak, nie tylko fizycznie. Rób sobie dobrze jedzeniem, które jesz, tą herbatą, tym dbaniem o siebie i zobaczysz, jak zmieni się świat dookoła ciebie, jak inaczej zacznie ciebie traktować twój mężczyzna, twój syn, ludzie dookoła ciebie, ludzie w pracy, że bo mężczyzna, mężczyzny jest inaczej. Mężczyznę traktują, i to jest też jedna z takich tajemnic tantrycznych, mężczyznę w świecie, w pracy traktują tak, na ile szanuje go jego kobieta. Jeżeli jego kobieta mężczyzny nie szanuje, ten gościu może być dyrektorem, prezesem i nikt go nie będzie szanował. Natomiast u kobiety jest trochę inaczej, że tak, co prawda my swoje piękno widzimy tak, jak widzą nasi mężczyźni, to też jest taka zależność właśnie, że nie jesteśmy w stanie dostrzec, tak jak motyl, nie jest w stanie dostrzec piękna swoich skrzydełek, dopiero drugi motyl może to zobaczyć, a tak kobieta nie jest w stanie do końca zakwitnąć i zobaczyć swojego piękna, tego, który jest, o ile nie zachwyca się nią mężczyzna, więc u nas też jest taka zależność, ale tak jak mężczyznę świat będzie traktował tak, jak go traktuje kobieta, tak nas świat będzie traktował tak, jak my traktujemy same siebie. Już one się tam rozsłaniają. Czyli dbać o siebie, dogadzać sobie. Maksymalnie dobrze i żeby zwolnić tempo życia po przekroczeniu tego progu domu, żeby o tym pamiętać. To takie najbardziej doraźne, co możemy zrobić tutaj i teraz. Natomiast jak chcesz głębiej, no Jagoda przedstawiała personifikację po kolei bogiń z Huny. Natomiast ja bym ci mogła, kochana dziewczyno, doradzić, jak chcesz głębiej pokopać, przyjrzyj się czemuś, co się nazywa archetypy. Carl Gustav Jung odkrył, że, znaczy no nie tylko Carl Gustav Jung, że to, co się nam w życiu przydarza, to, no tak, można tak to spłycić, że nasz tunel rzeczywistości, to co nam się w życiu przydarza, tylko w niewielkiej części jest programowane. Pamiętacie, mówiłyśmy o programowaniu, że słowa i emocje i obrazy programują naszą podświadomość i programują nasz los. Dzisiaj było to w naszym nagraniu. Więc to, jaki nasz los jest, to częściowo jest właśnie to programowanie, czyli słowami, jakimi się do siebie zwracamy i do innych, ale to też wypływa z programów, które już w nas są. I cały myk polega na tym, że część programów to są programy rodowe, programy nasze, jakby nasza karma, ale drobny haczyk, małym druczkiem jest to, że my jako ludzkość mamy część programów tak zwanych wspólnych, uwspólnionych i Jung to nazywa archetypami. Całkiem możliwe, że w zasadzie to jest bardzo zbliżone do tego, co opowiadałaś o boginiach, Jagódko, z Huny. Natomiast Jung to tak jakby łatwiejszy model tego przedstawia i on wyróżnia cztery, bo ty mówiłaś o 8 boginiach, tak? O siedmiu, natomiast Jung mówi o 8 archetypach, czyli o 4 na płeć. 4 są żeńskie i 4 męskie. I to są takie sny, zaśnienia, programy na bardzo głębokich poziomach naszej nieświadomości, które wpływają na nasz los.
i w przypadku kobiet są to cztery programy archetypiczne: królowa, dziewczynka, kochanka i matka. Każda z nas ma w sobie te cechy, tylko jakby problematyczne jest to, że my jakby możemy korzystać świadomie z tych programów, z mocy, ze światła archetypów, ale większość naszych życiowych problemów z mężczyznami, i z życiem, i z naszymi emocjami, i z tym, że my czegoś o sobie nie rozumiemy, że chciałam tak, a wyszło jak zwykle, także tak, nie do końca panujemy nad tym, co nam się przydarza, to wynika z tego, że my któryś z tych archetypów mamy w cieniu. I jakby drugim takim krokiem, bo pierwszy to zwolnij, rób sobie dobrze, tak do błogosław się, dziewczyno, a jak chcesz głębiej, to przyjrzyj się zagadnieniom związanym z integracją tych żeńskich archetypów i zintegruj dziewczynkę w sobie, zintegruj kochankę, zintegruj matkę i królową. Wtedy jesteś pełną kobietą, korzystającą z pełni swojej mocy, tak na full, bo kobieta, która ma zintegrowane wszystkie te archetypy, ona jest nie do zagięcia. Ona właśnie potrafi: panie Andrzeju, naleje pan mi tej ropy? I to nie będzie sarkazmem, to będzie na ten, a za chwilę może powiedzieć: ej, ale to trzeba zrobić tak i tak na teraz, bo uruchomi królową, a za chwilę: chodź, ja cię przytulę i dam ci dżemiku, tak? I uruchomi matkę, a za chwilę będzie kochanką i to będzie taki kalejdoskop i to jest pełnia, to jest coś naprawdę niesamowitego, więc też archetypom się przyjrzyjcie, jak Agnieszka pozwoli, to wrzucimy pod tym nagraniem link do mojego instytutu. Oczywiście. I tam mam cały ten cykl właśnie z archetypami. Głównie to po prostu zwolnij i czerp całym swoim ciałem, całą swoją sensualnością przyjemność. Po to mamy tyle wrażliwości, tyle właśnie jesteśmy tak wrażliwe na punkcie odczuć, uczuć, mamy tego w sobie więcej. Bardzo ci, Moniko, dziękuję, to jest i tobie, Jagodo, również, ale teraz za to, co powiedziała Monika. To jest bardzo ważna wiedza dla kobiet i tu możemy zrozumieć, że możemy się w pełni realizować we wszystkich aspektach naszego życia, naszego istnienia, kiedy właśnie integrujemy tą moc kobiety w sobie i wtedy możemy być tymi super bizneswomenami, prawda, i performować zawodowo, jeśli mamy taką ochotę, bez właśnie takiej męskiej walki. Trenowania się hormonalnie, bo dokładnie. W momencie, kiedy paną królową, czyli bizneswoman, ale jednocześnie nie tracisz kochanki i dziewczynki, dokładnie. To ty umiesz się zrelaksować, jesteś normalnie w estrogenie, tak? Wcale nie jesteś testosteronowa, nic ciebie nie zapyta. Także jednocześnie możemy się spełniać w życiu zawodowym, jednocześnie możemy się spełniać w życiu osobistym, w życiu rodzinnym i jest to możliwe zrobić to tak za pomocą takich nauk. Na zasadach żeńskich, a nie popadać w iluzję, że my musimy to robić po męsku i to jest jedyny możliwy sposób. To nie jest prawda. I myślę, że jesteśmy też takim przykładem tego, że wtedy życie się zadziewa tak, jakby czerwony dywan przed nami się rozsuwał, a my po prostu po nim kroczymy. Nie stąd, nie zowąd, idzie przez garaż, tak? I nie jest to takie typowo bezwysiłkowe, jakby się myślało, ale jest to lekkie i łagodne i wcale nie trzeba tutaj używać tego kryzysu dla rozwoju, ale możemy z wyboru właśnie rozwijać się przez właśnie właściwą edukację, przez zadbanie o siebie, przez wprowadzanie się w spokój, bo my mamy możliwość właśnie takiej kreacji, takiej manifestacji, ale też bardzo dobrze, Moniko, podkreśliłaś, że do tego jest nas dwoje. Tą prawdziwą pełnią to jest energia żeńska i męska. Więc nie możemy stawiać tylko na siebie, ale zdawać sobie właśnie sprawę z naszej mocy i naszej roli i wziąć za te rzeczy w swoje ręce i wziąć za to odpowiedzialność, zadbać o siebie, ale pamiętać też, że mamy być w harmonii, mamy być połączone z tą energią męską i zadbać też o naszych mężczyzn, a niech panowie też zadbają o nas, niech się też edukują w tym temacie, bo szczęśliwa kobieta to szczęśliwy związek i szczęśliwy dom, ale to się robi we dwoje. Tak jest. Jagódko, chciałaś coś dodać?
To właściwie już ty mnie uzupełniłaś, bo właśnie o to mi chodziło, żeby to była ta pełnia, prawda? Żeby zadbać, my mamy zadbać o siebie, ale również zadbać o tego mężczyznę i odwrotnie. Wtedy jest właśnie ta wymiana energii, właśnie energia męska wtedy pełni tą rolę, którą powinna pełnić, a kobieta jest tym spokojem, rozładowaniem wszystkiego, prawda, tą ciszą, ale tak jak mówię, każde, że my musimy o to zadbać, my jako kobiety. To, co Monika powiedziała, każda chwila, każdy moment, to jestem ja, cokolwiek robię, czy tak jak powiedziałaś, Agnieszko, czy zrobię paznokcie, czy zrobię fantastyczną kąpiel w pianie, czy postawię sobie świecę. To jest ten moment tu i teraz. Wyłączamy się zupełnie i całkowicie właśnie z tego biegu. Po prostu bądźmy sobą, pokochajmy siebie, szanujmy siebie, dbajmy o siebie. Ja wam z całego serca dziękuję za to nagranie i muszę wam też zdradzić, że naprawdę postanowiłam, że będę wzmacniać ludzi i wzmacniać kobiety, bo czuję, że są takie bardzo zaniedbane w tym świecie i dostaję bardzo dużo właśnie takich krzyków od nich, więc to nagranie jest po to i będzie też nagranie z Markiem Taranem, który jest takim rycerzem kobiet i kobiecości w dzisiejszych czasach, który też nam wiele z tych aspektów opowie i zwróci uwagę na to, żebyśmy właśnie wiedziały, jaką mamy potężną moc, jaką mamy bezcenną wartość, jak ważne jesteśmy dla tego wszechświata. Jedyne, co mamy zrobić, to po prostu troszeczkę zadbać o siebie, skupić się na sobie, pokochać siebie, odpuścić sobie, zaakceptować siebie i używać wszelkich możliwych sposobów na to, żeby się edukować i wprowadzać w taką równowagę, w taką higienę emocjonalną, prawda, psychologiczną, żeby u nas się wszystko dobrze zadziewało, bo jeżeli my będziemy spokojne, to i ten świat będzie spokojny i wręcz my możemy zmienić wiele na tym świecie, na tym niby męskim świecie, dbając o siebie, zdobywając tą wiedzę, możemy mieć na to ogromny wpływ. Z całego serca jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Na koniec chciałabym tylko dodać, że no właśnie spotkacie się na Festiwalu Zdrowia w Chicago, w kontekście zdrowia. Na festiwal? Który jest nam bardzo możliwość przyjazdu. Tak. Wszystkie będziemy, prawda? Dokładnie. Jeżeli tak. Przestrzeń pozwoli, na pewno. Idąc w tym kierunku, właśnie chciałam powiedzieć, że będziecie miały ciekawe tematy na tym festiwalu. Monika, ty przygotowałaś wykłady, warsztaty na temat obrazu życia, podstawy autoterapii w oparciu o psychologię tantryczną, obraz życia z perspektywy duszy. Na twojej stronie właśnie internetowej Instytut Arte .pl jest bardzo dużo materiałów, które możemy znaleźć. Są wideo, są warsztaty, są możliwości spotkań. Będziesz właśnie tutaj w Chicago, ale potem będą warsztaty niesamowite, czego się nie kupi w żadnym chyba biurze podróży. To będą warsztaty w Egipcie. Jutro się tam wybierasz, żeby chyba zacząć planować te sesje. Więc z całego serca ci dziękuję, że znalazłaś czas na to nagranie i myślę, że panie, które to wysłuchały, wyjdą po tym nagraniu takie bardziej podbudowane. Jagodo, ty również będziesz na festiwalu, gdzie będziesz miała wykłady i będziesz nam rozszerzała dalej temat baniek i chyba będzie też o masażu bańkami, prawda? Tak, tak, to będzie bardzo szeroki temat, nie tyle, bo to jest terapia bańkami, to jest właśnie terapia taka bardzo naturalna, ale już po badaniach, prawda, medycznych, w medycynie, okazało się, że ten prosty zabieg wywołuje całą lawinę procesów w naszym organizmie. To nie tylko, prawda, autochemoterapia, to nie tylko, prawda, powstanie statystycznego, czy zmiany jonów i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko udowodnione, to nie jest takie proste, a działa fantastycznie. To nie tylko właśnie bańki ogniowe, to jeszcze są bańki magnetyczne, są bańki Hatzi, to są jeszcze, to jest moksa, czyli zioła, które się właśnie stosuje pod wpływem temperatury na ciało i oczywiście ten element wpływa w naszą skórę i oczywiście wpływa na cały organizm. Także tego jest dużo, dużo, dużo.
Także wstęp jest wolny dla tych, którzy są w okolicach na festiwale. Link będzie pod tym nagraniem, ale również wszystkie wykłady będą emitowane na kanale właśnie Andy Choiński, więc zapraszamy. Będzie mnóstwo niesamowitej, konkretnej wiedzy, jak zadbać o emocje, o zdrowie, o nasz układ hormonalny i odzyskiwać naszą moc i naszą energię życiową, która jest ważnym punktem do tego, żebyśmy były w równowadze i w zdrowiu, i w równowadze psychoemocjonalnej i energetycznej. Także Moniko, jak powiedziałam, instytut arte.pl to jest twoja strona internetowa, są tam wszystkie informacje, bardzo dużo nagrań ciekawych na twoim YouTubie, Monika Burzyńska, bardzo ciekawe cykle, całe serie, które zrobiłaś na kanale Wiedza dla Wszystkich. Dziękujemy za twoją wiedzę, którą tak pięknie przekazujesz właśnie dla nas, dla widzów tutaj. Wiele się od ciebie nauczyłam, więc w imieniu swoim i wszystkich osób, które się tyle od ciebie nauczyły, bardzo ci dziękuję. Jagoda, wielki zaszczyt cię odkryć, cię poznać. Kontakt do ciebie będzie również tutaj pod filmem w opisie. Chciałabym jeszcze dodać jedną rzecz, jeżeli pozwolisz, że właśnie organizujemy warsztaty z Kamilą, będą to cykliczne, zamknięte takie tematy, będzie ich takich 6 spotkań warsztatowych, gdzie właśnie połączymy wiedzę moją, prawda, czyli energetykę ciała, refleksologię, pracę z wewnętrznym dzieckiem, terapię tańcem spontanicznym, oczywiście różne metody i techniki oddechowe, no, bańki, też to będziemy organizować, prawda? Ona natomiast włączy swoją fantastykę, przede wszystkim to cudowne dźwięki z terapiami dźwiękowymi i to będzie fantastyczne uzupełnienie tej naszej wiedzy. Dokładnie, także na kontakt do ciebie podaję twój numer telefonu, strona Facebook, wszystkie informacje na twoje warsztaty i na twój serwis, bo jesteś masoterapeutką, masz ogromne tutaj doświadczenie, tak? I masz swój gabinet u siebie też w Illinois, więc tutaj będzie podany kontakt, jeżeli ktoś chciałby z tego skorzystać. Z mojej strony jeszcze raz bardzo z wielką wdzięcznością, ogromnie wam dziękuję. Dziękuję ci, Moniko, za to, że dałaś nam ten czas przed twoją podróżą. Życzymy ci pięknej podróży i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Za waszą uwagę, za wasz czas, że chciałyście 2 godziny z nami posiedzieć. Agnieszko, jeszcze raz piękne za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze nam się uda porozmawiać. Bardzo bym chciała, naprawdę to przywilej, zaszczyt i wiem, jak ta wiedza jest potrzebna i wiem, jak mnie bardzo pomogła, bo moje kochane panie, jestem ekshisteryczką, roztrzęsioną, neurotyczką, która miała dużo problemów zdrowotnych i jak widzicie, stoimy tu przed wami i wam pokazujemy, że się jednak da. I Moniko, twoja wiedza, którą dzisiaj podałaś, naprawdę jest fantastycznym uzupełnieniem tego, co, z czym ja się zetknęłam, właśnie z Huną, właśnie z tą filozofią też Indian. To jest naprawdę cudowne, to się powtarza. Na wszystkich kontynentach jest właśnie to samo. Jest inne słownictwo, ale co inne słownictwo. To samo, we wszystkich kulturach mówimy o tym samym. A tak. Każdy może sobie wybrać tą ścieżkę, która pasuje do niego, bo każdy jest tak. Inny. Ale ważne, żeby właśnie zadbać o siebie, rozwijać się i zrobić. Moniko, to. Dziękuję ci bardzo za wszystko. Dziękuję, kochana. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękuję, Agnieszko. Dziękuję, Agnieszko, za wszystko. Dziękuję wszystkim widzom, którzy nas oglądają. Z serca dziękujemy. Namaste, aloha, dziękujemy.